Dobry wieczór, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie na tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że jesteście tak licznie. Bardzo się cieszę, że też w takich okolicznościach przyrody, że tak powiem, jesteśmy, że częściowo ja was złapałem gdzieś też w pracy być może, czy w domu już, a nas jeszcze w trasie. Część z was tam śledzi nasze wojaże po Polsce, już drugie z kolei z racji tych parków narodowych. Ja się ogromnie cieszę, że mogę z synem. Taką podróż się wybrać, i to pewnie nie jest ostatnie nasze słowo, więc kapitalnie. I dzięki za wasze komentarze, za wasze uznanie, za wasze lajki. Też piszecie w prywatnych wiadomościach: A kiedy do mnie, a kiedy do nas? Słuchajcie, na wszystkich przyjdzie pora, oczywiście. Nie wiem, ile to czasu zajmie, bo jest was naprawdę dużo, żeby do wszystkich dojechać, ale myślę, że pomału, pomału cierpliwość i wytrwałość zawsze popłaca. Słuchajcie, kochani, dzisiaj. Ja was, was bardzo serdecznie witam. Nazywam się Norbert Warzyński. Będę miał przyjemność dzisiaj poprowadzić to spotkanie z kimś zupełnie wyjątkowym, dla mnie bardzo wyjątkowym, myślę, że dla was również. Poznacie za chwilę tego mojego specjalnego gościa. Tematem dzisiaj jest, jak małymi krokami, codziennymi małymi krokami osiągnąć sukces. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo nieraz na szkoleniach mówię i wiele osób wiele osób też mówi, że. Kluczem do sukcesu nie są wielkie skoki, nie są wielkie wyczyny. Wielkie rzeczy można zrobić tak naprawdę tylko taką konsekwentną, małą, codzienną pracą, codziennymi, rzeczowymi, właściwymi krokami. To jest, myślę, tu bardzo kluczowe, żeby zrozumieć, tak jak jest taka metoda Kaizen. Myślę, że wielu z Was słyszało, że właśnie małymi krokami, żeby iść do przodu, ale robić je codziennie. I słuchajcie, ja naprawdę się ogromnie cieszę, bo nie było łatwo. Tego gościa specjalnego dzisiaj na to spotkanie z Wami zaprosić. Moim i Waszym gościem dzisiaj na tym spotkaniu będzie osoba zwyczajna, zwykła, przeciętna, zupełnie skromna, a jednocześnie bardzo nietuzinkowa dzięki swoim dokonanym osiągnięciom. Sprawczość tej osoby sami będziecie mogli poznać. Myślę, że spokojnie będziecie też mogli, słuchając, sami wnioski wyciągnąć. Sprawdzić rzeczywiście, jaka ta osoba jest, możecie sami jak go bliżej poznacie. Myślę, że będzie pewnie nie jest. Nie raz jeszcze okazja. Jest to osoba bardzo młoda, ma 23 lata i obecnie słuchajcie, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie studiuje dziennie dwa kierunki: rachunkowość i finanse, zarządzanie tymi finansami oraz geografię. I jednocześnie pracuje, tworząc i sprzedając swoje autorskie kursy i szkolenia dla maturzystów z geografii. Jest jako osoba taka młoda, bardzo ambitna, niesamowicie, słuchajcie, poukładana, skrupulatna, dokładna i bardzo rozważna. To bardzo mocno świadczy, bo dużo młodych ludzi dzisiaj jest, no, wiecie, jak to w takim wieku, wyszaleć się, a później myśleć o przyszłości, tak? Więc jednocześnie ucząc się i pracuje, znajduje czas na swoje pasje, na podróże i na geografię. Od ponad czterech lat, słuchajcie, prowadzi bardzo popularny kanał na Instagramie Study Geogram, ktoś z Was może gdzieś dotknął, może nie, z informacjami na temat geografii dla przyszłych maturzystów i nie tylko, dla pasjonatów geografii też. Prywatnie bardzo sympatyczna, ciepła i uczynna osoba i słuchajcie, nie mogę się już doczekać, pomóżcie mi serdecznie powitać naszego specjalnego gościa, mój osobisty syn Kacper Warzyszyński. Jest ze mną dzisiaj tutaj, no trudno, żeby nie był, jak razem w podróży jesteśmy, słuchajcie, nie było łatwo go zaprosić, nie było łatwo. No, przekonać to może nie najlepsze słowo, tylko jakby pokazać, że to, czym może się podzielić ze swojej perspektywy, swoich doświadczeń w działaniu, które robi, zupełnie nie z naszą branżą związanych, pokazać, w jaki sposób zupełnie od zera, z niczego zbudował dzisiaj gigantyczną społeczność, która go ogląda. I dzięki temu też no, osiąga sukcesy, bo zarabia no, spore pieniądze na tym, że to w ten sposób uruchomił. I ja, żeby nie przeciągać struny, witam Cię, Kacper. Witam, witam wszystkich. tak. Jest to Dla mnie y, wyjątkowa sytuacja, y, wyjątkowa z perspektywy tego tej możliwości. Nie jest to mój pierwszy raz, jeśli chodzi o tak, takie wystąpienia internetowe. Ja też już w swoim doświadczeniu mam nawet większe, więc to nie jest z tej perspektywy, ale z tej perspektywy, że mogę podzielić się tą trochę inną sprawą niż tylko wiedzą z geografii. To jest Dzięki. dla mnie sytuacja dosyć wyjątkowa, więc dziękuję za tą możliwość. Dzięki. Jest to oczywiście też sytuacja, kiedy wychodzę ze swojej strefy komfortu, więc też jest pewny stres, ale jest to na pewno pewna forma wyróżnienia, więc dziękuję za to. Dzięki mnie. wielkie. Dzięki również. Ja się też bardzo bo słuchajcie, to takie jest trochę też nietuzinkowe. Ktoś z Was może sobie pomyśleć, o, promuję tu syna i tak dalej. Powiem Wam, że jadąc właśnie kamperem poprzez tą naszą podróż, bardzo mnie zainspirowało to, jak rozmawialiśmy w czasie drogi z jednego miejsca w drugie, w jaki sposób pracuje, co robi i widzę też ogromny progres, jak te nagrania, które tworzył na tych, w tych parkach, które później będzie udostępniał dalej, w jaki sposób pracuje, jak się zmienił, jaki ma przekaz, jaką ma lekkość tej wymowy i mówię nie, to trzeba trzeba to trzeba się tym podzielić i też pokazać, że nie ma przeszkód w tworzeniu czegoś od zera i to jak mi później powiedział, ile tego zrobił, bo jakby ja widzę co on robi, ale nie znam tego od kuchni, bo to jest zupełnie co innego. Natomiast też widzę jak Wiele rzeczy się zgadza z tym, co robi, a i pewnie gdzieś ode mnie też podpatrzył. Może niekoniecznie moją pracę, tylko bardziej tą konsekwencję i wytrwałość, i to samo robi. I to było taką inspiracją do tego dzisiejszego spotkania. Jak małymi krokami codziennymi, które on też robi każdego dnia, może i pewnie się tu z wami podzieli zaraz, y można się zainspirować i zrozumieć, że ta metoda małych kroków i tego, żeby robić nie duże działania każdego dnia, tylko codziennie coś, ale ważne w określonym celu, czyni gigantyczne rezultaty. Bo ja pamiętam, jak go zaczynał, w 2000 to było w 2020 20, roku. 20, tak. Czyli pandemia wtedy była. Tak, tak. Początek bo pandemii. coś tam robił wcześniej, ale to za chwilkę do tego wrócimy. Zaczął i dzisiaj jak mi mówi, ile tego jest i słuchajcie, dla mnie było takim szokiem, bo to też będzie w pytaniu, które mam do niego, żeby zrozumieć w jakiej branży on działa, bo to jest bardzo ważne. Ale tu, zanim zaczniemy, tak? Kasper, jesteś młodym człowiekiem. Yy, mnie też nie ukrywam, no to nasze wychowanie wspólnie z mamą, najwięcej mama włożyła tu pracy w Twoją osobę, w, twoi, w twój tworzenie Twojego też charakteru, jest to, że jako młody człowiek, no, no co, no młodzi się lubią wyszaleć, wypić piwo, może coś więcej i tak dalej. Gdzie tam to myśl o przyszłości, tworzeniu czegoś, tak? Ty jesteś zupełnie jakby z innej bajki. Ja ale piję na... piwo. No piję, no nie było. Bo... Piwo pijemy czasami, tak jest. Jesteś jakby trochę z innej bajki, i to nie ukrywam, że napawa mnie osobiście, jako tatę, bardzo wielką dumą, tak? Ale chciałbym przejść do rzeczy, żebyśmy porozmawiali właśnie o tych konkretach, co Cię zainspirowało, którą stronę poszedłeś i dlaczego. I mam takie pierwsze pytanie. Jaki był cel prowadzenia Twojego takiego, a nie innego profilu? Jaki był, po co to zacząłeś robić? Dlaczego? To, to jest dobre pytanie, bo um, tak jak zaczęliśmy mówić tutaj o tym, że tam są jakieś zarobki z tego, no nie narzekam z tej perspektywy na to, ale to nigdy nie był cel. Jak ja zaczynałem, to w ogóle nawet nie myślałem o tym, że jakkolwiek mógłbym na czymkolwiek z tym związanym zarabiać. Ja się skupiłem na tym, co mnie interesowało, to co było moją pasją, to co było tym, czym ja żyłem. Ja po prostu byłem tym. Ja tym żyłem. Ja byłem tym zainteresowany w każdym aspekcie. I byłem tym na tyle zainteresowany, że ja mówię, jak ktoś może tego nie wiedzieć. Pokażę Ci to. Z zobacz, jakie to jest ciekawe. To jest ciekawe. Jaki ten świat jest piękny. ty możesz zobaczyć, jak to się dzieje, jak tam to się dzieje. I ja chciałem po prostu pomagać i zarażać. Więc ja to wszystko oparłem na pasji. Moim celem było przekazanie tego, co ja mam innym. Podzielenie takie się. dzielenie się informacją. Tak, dzielenie się. Wyjście do innych. Wyjście do świata z tym, co ja mam, czemu mam to w sobie trzymać, skoro jest to tak pasjonujące, tak niesamowite, że ja tym po prostu płonę i ja codziennie rano wstawałem z tym myślą, a może zrobię to w ten sposób, może komuś to jeszcze coś pokażę, może ktoś dzięki temu dużo łatwiej sobie z czymś poradzi, bo ja mogę, ja wiem jak to zrobić, ja czuję to całkowicie, ja jestem w stanie to zrobić dobrze, bo ja wiem, że mam tą wiedzę, wiedza to jest jedno, ja to po prostu czułem. Jak ja to czułem, chciałem to przekazać i to był mój cel. Moim celem nie było to, żeby jakkolwiek się na tym dorabiać. Ja w ogóle o tym nie myślałem. Przez pierwsze półtora roku, to nawet w ogóle mi to przez myśl nie przeszło. I dopiero po pewnym czasie, jak już zau zauważyłem, że coś może być z tego, to tak gdzieś zaczęły się rodzić takie myśli. Ale pierwotnie w ogóle nie było takich myśli, więc pierwotnie wszystko opierało się tylko na pasji i na tym, co wewnętrznie ten ogień tego mojego zainteresowania płonął. Więc ja chciałem się tym dzielić. Mm -hmm. Zobaczcie, mnie tu się zaraz przypomina taka rzecz: kto z was słyszał doktora Kardasza? Dajcie dwójkę na czacie, na konferencji na żywo, kto był być może raz, czy dwa razy, czy kilka. To, co nas wszystkich ujmuje, jest dokładnie powiązane z tym, o czym mówił Kasper przed chwilą: że ma, ma doktor do czegoś pasję, on tym zaraża tą swoją miłością do natury tak i po, porusza tłumy. Tak? I zobaczcie, to, o czym mówi Kacper tutaj teraz, ja to też zauważyłem w tych jego filmach, nagraniach i tym, jak on to prowadzi, bo też pamiętam jakieś takie momenty trudniejsze i tak dalej. To co było tym motorem napędowym i co jest w każdym przypadku? Zobaczcie, on jest z innej bajki zupełnie. On dual live nie robi. Ale ma swój, swoją pasję, coś, co go rajcuje, ja przynajmniej tak to odbieram, coś, co w serduchu ma tak. <mocno>, mocno, czym chce się dzielić. A powiedz mi, dlaczego akurat wybrałeś, że social mediach, przez to. Chciałeś tą informację udzielać, bo można przecież ludzi zarażać, co osobiście pogadać z kuplami, gdzieś tam, tą informację nieść, jakby tak, tak, face to face, tak? A ty wybrałeś takby kanał internetowy. Czemu tak? W głównej mierze, dlatego, że po prostu y, wiedziałem, jakie są możliwości, że tam jestem w stanie tą samą pracą dotrzeć do kilkanaście razy większej ilości osób. A zaczynałeś to w ogóle od tego, że ja po prostu chciałem się w ogóle sam mój kanał zaczął się od tego i cała moja praca zaczęła się od tego, że y, kiedy uczyłem się tam do swojej matury. To u nas był taki problem, że nie miał nas kto uczyć, bo były braki kadrowe, był COVID, nas w ogóle nie było, całkowicie zamknęli nam szkołę, więc wszyscy mieli problem. A ja po prostu zawsze tym żyłem i ja chciałem pomagać moim znajomym ze szkoły. Po prostu chciałem im pomagać uczyć się, bo wiedziałem, że mają z tym problem. I ja zacząłem do nich wysyłać jakieś ciekawostki, jakieś zdjęcia, jakiegoś materiału, to jest na przykład to, to warto zapamiętać. I oni mi podpowiedzieli, a może zrób z tym kanał, gdzie będziesz jeszcze szerszej grupie niż tylko nam się z tym dzielił, skoro i tak to robisz. I od tego się zaczęło. Nie ja zaczęło, zaczęło się od kontaktów osobistych. Tak, a potem a... poszło dalej. Skoro i tak to robisz, to podziel się z tym. Nawet nie hmm. pamiętam, jakaś koleżanka, teraz jestem bardzo wdzięczny za to, że wtedy tak mi wskazała ten kierunek, ale od tego się zacząłem, bo ja od początku chciałem się tym po prostu podzielić, a potem tak by tak wyszło, no to podziel się tym szerzej hmm. i szerzej i od tego się zaczęło, ale pierwsze miesiące to były zasięgi mizerne, strasznie mizerne. Ale to o tym pogadamy, bo też mam pytanie co do tego. Zobaczcie, to też pokazuje że pewne rzeczy w naszym życiu toczą się jakby, ja mam taką lekcję, jakby takim torem, że nas gdzieś ktoś w coś pcha. My mamy jakiś pomysł, tak, ale nagle ktoś nam coś podpowiada i nam, a może nie, a może tak. No młodzi są bardziej odważni niż my, powiedzmy wcześniej urodzeni, tak, ja to trochę patrzę na siebie, bo mi też czasami parę rzeczy podpowiada i nie do końca tak szybko załapuje. To życie nam niesie podpowiedź, a my czasami sami ją hamujemy, zamiast to brać, tak. Mam kolejne pytanie, bo Prowadzisz ten swój kanał, ten profil już 4 lata, tak? I masz no nie ukrywam bardzo dużo sukcesy. Dlaczego zaraz o tym powiemy, bo to też mówiłem wcześniej, że dla mnie było to bardzo wymowne. Zobaczcie, my mamy branżę, w której zdrowie dotyczy i powinno interesować każdego. Każdy jest potencjalnym naszym klientem, tak? Czy klubowiczem. Wszyscy ludzie w Polsce, tak patrząc z perspektywy Polaków. 30... Czy to widać Księżyc? Czy powiedzmy Trochę mniej milionów ludzi, no bo część wyjechała powiedzmy gdzieś tam za granicę i Polaków też mamy za granicą. Ale jakby patrząc z tej perspektywy, ty masz bardzo niszowy temat, bo, tak jak mi powiedziałeś, 60 tysięcy ludzi co roku zdaje maturę z geografii. Tak, Czyli tak. twoja grupa docelowa nie jest 30 milionów, tak jak w naszym wypadku, tylko w jego 60 tysięcy osób, tak? To są potencjalni twoi klienci, tak? Co, co, co roku zajmatorę maturę. I to, co jakby te informacje, trafiasz z tą informacją swoją, z tymi z tymi przekazami, yy, czy, czy kursami teraz, które zrobiłeś, żeby ktoś no, wzmocnił tą wiedzę i tą maturę zdał, do 15% ludzi, słuchajcie, z tych 60 tysięcy. Bo jego ogląda dzisiaj, ile masz? Yy, Teraz jest spadek, bo są wakacje. Ale generalnie w tym momencie, kiedy było jeszcze przed wakacjami, to tak do 10 tysięcy dobijało. To zobaczcie. Z 60 tysięcy potencjalnych klientów do 10 tysięcy. I zaczynał od zera 4 lata temu. Niszowy temat. Co można zrobić? Jakby dla mnie była to lekcja, tak jak rozmawialiśmy. Co można zrobić konsekwencją właściwych działań i określonymi konkretnie krokami? Uwaga, kiedy? Czy czasami pracujesz? Czy to myślę, że powiesz, tak? Bo mam w związku z tym pytanie. Że i to, to jest ciekawe, że ta twoja klientela się co roku zmienia, no bo tak. ktoś zahaczy maturę, że tak powiem, i już koniec, i można powiedzieć, że nie interesuje się tym, co masz. Tak, tak, tak. Czyli, czyli jakby twój target znika i zaczynasz od nowa, bo kolejnych trzeba pozyskać. Tak, tak? Co roku to jest mega, mega trudne zajęcie, mimo u nas to zostaje. I teraz moje pytanie jest takie: co przede wszystkim robisz, jak to robisz i kiedy to robisz, aby dotrzeć do potencjalnych odbiorców? Tych nowych znaleźć, no bo to się zmienia, tak? Pokazać, że jesteś, że masz to, czym się dzielisz i tak dalej. I jak ty to robisz? To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. Czyli jak, kiedy i, 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 i co robisz? No, można, tak. Może tak. Ja myślę, że właśnie, jeśli chodzi o to, co robię i jak robię, to przede wszystkim robię codziennie. Ze względu na to, że ja z tym żyję, to ja codziennie wstaję z nowym pomysłem, co dzisiaj można zrobić. Wiadomo, są dni, kiedy mi się też nie chce, ale mam taki, takie przeświadczenie, dobra, dzisiaj mi się nie chce, ale to czasami tak bywa. Ale jeżeli ja mam tą wewnętrzną pasję, ja i tak chcę zarażać, ja chcę się dzielić, Tymi podróżami, tymi ciekawymi miejscami, tymi wartościowymi informacjami. Ja tym po prostu całkowicie żyję. Jestem tym i wiem, że jak to dzisiaj zrobię, to komuś może to uratować maturę. Ktoś potem może dostać się na studia i potem dostaje wiadomości. Dzięki Ci wielkie, bo dzięki temu jednemu, Twojej jednej relacji, Twojemu jednemu pustowi, ja potem coś tam, coś mi się udało. Już nawet nie chodzi o to, czy ktoś kupił mój kurs, czy nie kupił mój, mojego kursu. Chodzi o to, że ja czuję, że ja mogę im w ten sposób pomóc, dzieląc się tą wiedzą. I to powoduje, że ja robię to codziennie. Nie zdarzył mi się dzień, no chyba, że nie było internetu gdzieś tam na wyjeździe, ale tak to nie zdarzył mi się dzień, żebym czegokolwiek nie opublikował w social mediach przez ostatnie 4 lata. To ja mam taką lekcję, muszę cię zatrzymać. Zobaczcie, co tutaj jest kluczowe. Małe coś, ale codziennie, tak. Dobra, mów dalej, żeby to tak wybrzmiało. Dla mnie to było też kluczowe. Ja pamiętam, jak bardzo mocno i dzisiaj też, jakby tu w duo live, ale trochę inaczej pracuję, ale też codziennie jakieś działania robiłem. Czasami tych działań było dużo więcej, a czasami było ich dużo mniej. U Ciebie też codziennie. To, to co, co dalej? Czyli codziennie robiłeś. Co robiłeś? Codziennie robiłem, tak. I y, jeśli chodzi o mnie, ja mam, ja mam akurat taki sposób działania. Każdy może mieć swój... Więc tutaj nie, nie mówię, że to jest jakiś super pomysł. Codziennie musiała być jakaś relacja. Codziennie musiało być jakieś zaczepienie, jeśli chodzi o ludzi. Kiedy potem sprawdzałem sobie statystyki ostatnio, bo też robiłem analizy dotyczące takich bardziej spraw marketingowych, żeby sobie trochę tam już tak bardziej profesjonalnie do tego podchodzić, to było bardzo duże, brew pozorom, ponad przeciętna aktywność na profilu. Czyli jedno to jest to, ile ja mam osób, a drugie to jest to, ile osób jest zaangażowanych, ile osób angażuje się w te posty, czyta te posty, reaguje na te posty, bo to o to chodzi. Możemy mieć setki tysięcy pustych obserwatorów, którzy w ogóle nigdy nie będą się zainteresowani tym, co my tam dajemy. Więc zaangażowanie budowało to, że ja to robię codziennie. Oni codziennie widzieli że coś tam się dzieje, to, to, to codziennie żyło. To nie jest tak, że ja też codziennie publikuję posty, czy codziennie publikuję jakiś nowy film, bo to są oczywiście duże rzeczy, na które co robię, albo coś związanego... Z życiem prywatnym, nie tak, zawsze. Jest. Zawsze z tym, co robisz każdego dnia. Co tak, coś tak, i... bo ja mhm. zawsze buduję wokół siebie, jeśli chodzi o ten mój przekaz, to, że ja jestem po drugiej stronie człowiekiem. Bo zauważyłem przez te cztery lata budowania tego, że na początku zaczynałem promować tylko i wyłącznie tą wiedzę. I to było fajne, ale to, to doszło do pewnego limitu, i tam wiedziałem, że coś jest nie tak, coś się zablokowało. I kiedy Czyli zacząłem... nie oglądali dalej, nie, 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 nie było więcej, czy ja? Był, był, był spadek wzrostu, był bardzo duży spadek wzrostu. I czym to było moim zdaniem spowodowane? Co jak się zmieniło, to nagle poszło boom. To było to, że ja zacząłem być w tym wszystkim. Ja zacząłem pokazywać siebie, zacząłem pokazywać. Mnie, jakie ja mam odczucia w związku z tym, pokazywać, jak emocje, ja to pokazuję. Tak, aha, tak aha. swoje emocje, swoją pasję w tym wszystkim. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Patrzcie tutaj ten klif. On powstał przez to, że coś tam. I to wszystko było z emocjami. Było ze mną. Tam wszędzie byłem ja. Jak tworzyłem jakieś treści, to też pokazuje, zobaczcie, tworzę teraz dla was post. Będzie on jutro. To jest pierdoła, naprawdę, mm -hmm, bo to jest pierdoła, mm -hmm. ale chodzi o to, że ja jestem w tym. Oni widzą, że ja jestem, bo ludzie wcześniej nigdy nic ode mnie nie chcieli, dopóki nie zaczęli przyklejać do mnie jako do osoby. Czyli jakby kupują ludzie ciebie, lubią ciebie. Tak, jeżeli ktoś ciebie nie lubi, to nie ma szans, żeby cokolwiek od ciebie kupił. To jest wciskanie komuś takiego. Jak jakbym ja słyszał potrzeba. siebie ze szkoleń, które nie wiem, gdzieś tam też pewnie słyszeliście, nie? Znacie to? Polubić trzeba, poznać człowieka, polubić, yy, po, czekaj, poznać, tak? Najpierw się poznać, yy, zaprzyjaźnić, polubić, zaufać i dopiero kupić, tak to jest? Patrzcie co on gada, a jest w innej branży. To ta sama metoda, <grych> ta sama metoda, okej, okay, przepraszam, że tak przerwałem. Czyli jakby pokazujesz siebie cały czas, że tym żyjesz, że to jest twoje, tak, tak. z różnych perspektyw, czyli nie tylko tą wiedzą się dzielisz nie. konkretnie, merytorycznie z tego obszaru, bo mi się to też tak kojarzy, że czasami jak ludzie idą i pokazują powiedzmy tylko nasze butelki, czy tylko pokazują, co mamy tutaj, że jest albo biznes, albo produkt. Nie, 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 nie. To całkowicie nie. I ja tutaj już nawet tak jak pamiętam, kiedyś rozmawiałem, jak zaczynałem, to też pamiętam, że dużo rozmawiałem na ten temat z Konradem Ganderą, mm -hmm. bo też on był też tutaj, już działał dużo wcześniej, więc tam mieliśmy kilka rozmów takich merytorycznych faktycznie. Fajnie, bo nawet ja powiedziałem, że coś się nauczyłem, on też powiedział. Że coś... Jeden z takich rozmów dużo potem wynika. Um, no. I pamiętam, że powiedział mi taką fajną rzecz, że zawsze, jeżeli coś tworzysz, na... ona by była całkowicie darmowa, nic nie im dać. Merytoryka ma być jedną trzecią, jedną trzecią ma być Twoje życie prywatne, a jedną trzecią ma być wszystko inne dookoła. Tam mają być jeszcze inne rzeczy. Czyli mają to, co być ludzie, to, 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 co tworzą, to czym ludzie sami żyją, tak, tak ma być też pokazane, tak, czyli tak, tak, się naklejają tak, na, tak, tak, na tak, Ciebie, tak. że jesteś też taki sam, normalny jak oni. Dokładnie. Mm. Mm. estar <laughs> ninguém Być to profil stricte taki, jeżeli byśmy mieli. Jeżeli pro... brzydów w momencie. No tak. Ulewałoby się tak. Dlaczego to ktoś miałby to oglądać? A ludzie oglądają ten profil nie dlatego, że ja tam pokazuję mój kurs, czy pokazuję te rzeczy. Dlatego, że ja tam jestem i ich za... zainteresowuję tym I to jest swoją ten... osobą tym, co robisz, tak. swoim życiem. Tymi emocjami, tym, że gdzieś tam jestem. To jest potem mega niesamowita sytuacja, Jak ja całkowicie obce lud... Lud... Całkowicie obce osoby z internetu, które nie znają, ja ich nie znam, spotykam gdzieś na mieście i miałem taką sytuację ostatnio idąc przez rynek w Krakowie, podeszła do mnie dziewczyna. I mnie zatrzymać, czy ona może mnie zatrzymać, bo ona chciała mi podziękować, bo jej maturę uratowałem. Miła, taka miła po prostu sytuacja. Nawet nie wiem, czy ona coś ode mnie kupowała, czy mnie to już nie miało żadnego naprawdę znaczenia. Chodziło tylko i wyłącznie o fakt tej sytuacji. Ale ona by mnie nie, nie, nie podeszła do mnie, gdyby mnie nie znała, gdyby mnie nie, nie obserwowała, gdyby, mnie, gdyby tam nie było tej relacji, która była tak naprawdę jednostronnie zbudowana, bo ja jej nie znałem, mm -hmm. ale ona poczuła, że jest częścią tego mojego życia, tego, co się ze mną dzieje, więc ona odczuwa, że ma jakąś relację ze mną. Mm -hmm. Poczekajcie, bo chyba jest jakieś wyzwanie techniczne, czy coś, przepraszam, że tak, bo Zbyszek do mnie dzwoni, że... Mm -hmm. sorry, A, daj, sorry, mi daj mi hosta, bo nie dobrze, mogę ja na YouTube żyć. Żyć. Dobrze, 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 <laughs> bo myśmy się tu mocno wdarli w rozmowę, czekajcie, zaraz to uruchomimy, żeby to grało. E, już, 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 już. już. gdzie to będzie? Ale ja mam tylko u Ciebie tutaj, może tu. Uczyń prowadzącym. Mhm. Dobra, OK. Tak, będziesz prowadzącym, to będziesz tam też musiał wyciszać i tak dalej. Dobra, jest OK. To pójść tam dalej, bo pewnie będziesz mógł ten link dać. Wracamy do, wracamy do pytań, bo mam jeszcze takie pytanie do Ciebie. Kasper, z tym związane oczywiście, co tutaj e, mówimy, e, tylko potrzebuję skoncentrować myśli, czyli jak to robisz, co, Czy najbardziej istotne jest z tym, żeby jakby pokazać tą swoją pasję, to, co nas rajcuje, to, co nas kręci. Ja też mam taką, e, ja też mam taką jakby lekcję, e, zobaczcie z tego, tak sobie myślę teraz, że to jest to, co my też często bardzo mówimy, że jeżeli nas w tym biznesie, czy to produkt, czy społeczność, czy, czy firma, czy Koncept biznesowy nas zapali, czyli jest czymś, co nas porusza tak dogłębnie, że chcielibyśmy o tym mówić całemu światu. To nie ma problemu z konsekwencją, z wytrwałością, z tym, żeby coś robić każdego dnia, bo nawet jedną rzecz dam, ale to widzą ludzie, że ja tym żyję. Czyli nie robię tego po to, żeby zarobić pieniądze, bo to jest nadrzędny cel, tylko nadrzędnym celem jest misja, jaką ja mam, czy ja tutaj, na przykład, w Duo Life, mam jakąś misję do spełnienia. Czy moją misją jest tylko zarobić kasę. No to to wtedy się jakby tak też nie nakleja, bo ludzie to widzą, czują, że no, no, ja myślę, tam jest coś takiego, że ludzie to jakby, jakby to powiedzieć, że ludzie to tak bardziej mm, odbierają to jako takie sztuczne, takie no mówi tak ładnie, ale takie naciągane, wyczuwają, że coś tam śmierdzi. Tak. Wbrew pozorom może się to wydawać dziwne, natomiast e, ludzie e, tak jest teraz stworzony internet, że mamy nie tylko głos, ale mamy też obraz. Więc w tym obrazie no. jest przekaz mhm. niewerbalny i ludzie to widzą. To nie jest tak, że w internecie się to da ukryć. Nawet czasami rozmawiając przez telefon jesteśmy w stanie wyczuć yy, ton głosu. No, no, nastrój kogoś, kto się uśmiecha. Dokładnie, nie. a nie mówiąc tak, o tym, jak mm. macie film, na którym coś mówicie. To jest nie do ukrycia. To kompletnie. Ja sam, yy, przygotowując się dzisiaj do tego spotkania, przejeżdżałem swój pierwszy film i przejeżdżałem swój ostatni film. Pasja była w obu, ale sposób tego, jak się zmieniła cała reszta, to ja też zauważyłem to, jak bardzo się to zmienia. Więc jeżeli nie jestem spójny sam ze sobą, to nie jestem w stanie mówić tego tak, żeby kogoś tak naprawdę tym zainteresować. Bo ja tak naprawdę wiem, że u mnie to, że ktoś do mnie przychodzi, to jest w głównej mierze spowodowane tym, że on się nakleja na to. Jaki cie... ja mam sposób przekazu? Bo ludzie bardzo często u mnie podkreślają, że oni przychodzą do mnie, bo ja potrafię to wytłumaczyć. Oni to rozumieją, bo ja to tłumaczę sobą, a nie czytam a nie, ktoś, tak. nie dedukuję, nie tłumaczę ja... że jakby kieszyki tak. Ja po czy, prostu czy wiem, treść, że to i koniec. To jest mną wewnętrznie. Ja jak idę. Czasami gdzieś tak jak z Tobą chodzę, i to po prostu ja przechodzę gdzieś i mówię: A zobacz, jakie to jest ładne. A wiesz, co, jak to powstawał? Ja po prostu chcę się tym dzielić. I to jest naturalne. To nie jest tak, że ja to robię, bo dostanę za to kasę. Ja to robię niezależnie, czy dostanę kasę, czy nie. I to jest właśnie to, co powoduje, że robię to codziennie, że robię to systematycznie, że zrobiłem na przykład projekt 50 filmów, które publikowałem przez 50 dni ciągiem. Zajęło mi to chyba tydzień nagrań i razem z montażem od rana do wieczora. No pamiętam, było to tak. bardzo nie, dużo pracy. To jest rzecz. Ale dlaczego to zrobiłem? Dlatego zrozumiałem, że ja to chciałem przekazać dalej. Gdybym nie miał tej pasji i zależałoby mi na kasie, to zrobiłbym tylko możliwe minimum c cztery, cztery i gotowe, tak? Tylko to po to, tak jak czasami, ludzi. Tak, to tak jak czasami ludzie. No co muszę zrobić? zrobić to minimum i już chcę za to pieniądze i już chcę to liczyć ten wynik. Nie ma tego wyniku, to się denerwuje. Czyli nam nie ma tego czegoś, czy ty robisz tylko dla kasy i już zacierasz już będzie. Czy, czy ty robisz coś, bo masz do tego coś cię poruszyło, podziel się tym, co na tobie zrobiło wrażenie. To jest to, co ja też często mówię i to nam się spina. Ty robisz to w innej branży, ja robię to gdzie indziej, tutaj, ale to jakby jest wymowne u, w każdej jednej dziedzinie, że jak ktoś, to też tak czasami jest z informatykiem, na przykład, z mechanikiem samochodowym, że widać, że on nie wiem, kocha te samochody, on by wszedł w ten samochód, naprawił, w środku wyszedł, mówi w taki sposób, że, no kurde, spokojnie chcesz oddać ten samochód w jego ręce, bo wiesz, że ci naprawi, zrobi to zajebiście. Przepraszam za mój język. Tak. No właśnie. Ja, dlaczego tak mówię? Bo, te, bo też widzę, ile ty pracujesz, bo tej pracy robisz masę. Bo słuchajcie, dwa dzienne kierunki, bo ten dziennie się uczy, dwa kierunki. Normalna praca z tymi kursami i jeszcze coś się dzielisz tu na social media. Jak ty to, ten czas dzielisz? No bo masz normalne swoje obowiązki. No, dzienne dwa kierunki, nie zaoczne, że coś tam jest zbite, jest tam jest tych. Tych zajęć masz od cholery, bo ja widzę, ile ty siedzisz. No to, aktorzy, jak, jak, aktorzy, to aktorzy. jak to robisz? Jak to dzielisz? Jak, jak w sensie znajdziesz czas? No właśnie, to, to, jest, to jest ciekawe, bo to, to jest kwestia organizacji czasu, ale ze względu na to, że dla mnie zawsze gdzieś w głowie priorytetem są te, to, to dzielenie się, ta pasja, którą żyję. Tak naprawdę studia z geografii, co mi. Za przeproszenie, do niczego niepotrzebne. Totalnie do niczego. Ja poszedłem na nie tylko i wyłącznie dlatego, że jest to moją pasją i chcę się rozwijać, bo idę jakby zaprać. Uczyć ten. więcej o tym. Dokładnie. Mm -hmm. Bo chcę jeszcze bardziej pogłębiać tę wiedzę, więc studia z geografii nie są mi do niczego potrzebne. To jest czysta moja pasja, która jeszcze dodatkowo zajmuje mi tyle czasu, że ja momentami na uczelni jestem od wyjeżdżam o siódmej z mieszkania i wracam na godzinę 20, a jeszcze w międzyczasie robię jakieś relacje i robię jakieś rolki. Bo dla mnie dzień, kiedy tego nie zrobię, jest dniem. no nie, Może nie że straconym, bo to też nie tak, ale ja po prostu. W każdym dniu. Ale to roku. jest priorytet. To tak. jest priorytet. Mhm. Wykorzystuję każdy możliwy międzyczas na to, żeby to jakoś wykorzystać. Czekam na komunikację miejską, wykorzystuję ten czas. Nie wiem, jestem gdzieś, przygotowuję sobie gdzieś tam śniadanie, siadłem przy śniadaniu. Sprawdzam, czy tam coś się nie, nie wydarzyło, czy coś nie mogę wrócić. Cały czas gdzieś w głowie mam, a może zrobić to tutaj, a może zrobić to tu, ale to jest ze względu na to, że ja tym żyję. Więc ja w no każdej właśnie. sytuacji mhm. szukam. Tego, co mogłoby być, jako ta rzecz, którą mógłbym się podzielić. Mhm. Ja to ze względu na to, że to jest wewnętrznie ze mnie, wychodzące, ja tym żyję na co dzień, jestem tym, tak naprawdę, mogę tak powiedzieć, tą geografią, to ja nie muszę się na tym skupiać. To samo wychodzi. No właśnie. Bo I to, to jest, jest prawdziwa odpowiedź też taka często, która nam się zdarza tutaj. Zobaczcie na, na tym, jak ludzie pytają, a jak to ktoś robi i tak dalej. Dla mnie jest to jedna lekcja taka najważniejsza. Znajdź w tym biznesie, jakby tak analogicznie patrząc do tego, co my tu mamy u nas. Znajdź w tym biznesie, czy to w produkcie, czy w przekazaniu wiedzy o zdrowiu, czy w przekazaniu wiedzy o rozwoju osobistym, czy w przekazaniu wiedzy o tym modelu biznesowym, czy o firmie, czy o społeczności. Znajdź coś, co cię kręci, co jest najbardziej takim ujmującym, porywającym ciebie elementem i tym zarażaj ludzi, bo jak ty się sam zarazisz, to tak rozumiem. Tak, jak tak, ty tak. tym płonisz, to ty o tym mówisz. Mówisz to w inny sposób. To jest tak, jak się mówi, wiesz co mówisz, czy mówisz co wiesz. No właśnie, zobaczcie. I tu mi się też jeszcze jedna rzecz skojarzyła. Tak wejdę z tym tematem, bo mówisz o tej geografii, ci pytań, i mówisz, że wcale nie potrzebujesz. I zobaczcie, ludzie, którzy mają pasję do czegoś, idą i gromadzą wiedzę, przychodzą na takie czy inne szkolenia po prostu, bo ich to kręci, bo oni chcą tego więcej, a nie mówią, a nie mam czasu, a to mi nie pasuje, a to czy tamto, też bym mógł tak powiedzieć. Czemu to robi? Bo zobaczcie, wszystko związane jest z tym samym. Po co? Po co. Tak, jak zadałem ci pytanie na początku, co było Twoim celem, tak my sobie znajdziemy ten prawdziwy cel, który jest związany jest z taką naszą drogą w życiu, to wtedy nic nie jest problemem. Nie ma żadnych wymówek, nie ma żadnych przeszkód, nie ma żadnych trudności. Bo o te trudności właśnie chciałem Cię teraz zapytać, bo mam te pytania przygotowane. Jak to u Ciebie wyglądało na początku? Czy miałeś jakąś tremę, czy miałeś jakąś obawę, żeby dotrzeć do tych odbiorców, żeby pokazać. Co masz, czym chcesz się podzielić? Czy miałeś jakieś, no tak mówiąc, językiem handlowym, żeby sprzedać to, co mówiłeś, no ale ty nie szedłeś tą sprzedażą właśnie i, i to może tak. tu bardzo jest takim wyróżnikiem, tak? Czyli opory, jakieś obawy były u ciebie? Jak sobie z tym poradziłeś? Jak, jak, jak były? No, no były, oczywiście, że były i to, to były ogromne opory. Ja jak zaczynałem, no to tak naprawdę y, ja starałem się możliwie mocno odpychać wszystkie możliwe sytuacje, w których miałem pokazywać siebie później doszedłem do że to był jeden z moich większych błędów, ale musiałem do tego dorosnąć, to, to, był, to, to był ten czas, kiedy ja nie byłem do końca przekonany do tego. Ja wiedziałem, że chcę po prostu się tym dzielić, ale ja się bałem pokazywać siebie, ja się nie czułem dobrze z tym, się nie czułem z tym komfortowo, e, wiem, że to, nie, to jest powszechne, że raczej to jest tak, e, u wielu ludzi jest wyzwaniem. Dużo osób nie do końca czuje się z tym komfortowo, e, więc ja też tak miałem. No pierwsze... jak pokazywać na początku, czyli siebie nie pokazało. To, 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 to był co? profil czysto merytoryczny. I w Refozron, tak jak wspominałem na początku, on w ogóle nie był tak popularny, jak ten, który potem był częściowo merytoryczny. Więc było bardzo dużo takich przeszkód. Było dużo takich sytuacji, w których ja bardzo długo chciałem się przekonywać. Ja wiedziałem, że muszę to zrobić, że muszę się w pewnym momencie pokazać, bo to bardzo zmieni moją sytuację. Bardzo długo się do tego przekonywałem. Nagrałem... Był jakiś moment przełomowy, który Ci w tym pomógł? Czy, czy, mm. czy jakby dojrzewałeś z czasem i sam Dojrzewa... sobie wytłumaczyłeś? Dojrzewałem chyba z czasem. Nagrywałem kilka filmów, nagrałem chyba kilkanaście nawet filmów takich, których w których w końcu mówię, dobra, muszę to zrobić, muszę to zrobić. I nagrałem ich kilkanaście, żadnego nie wrzuciłem. To były naprawdę bardzo dobre filmy. Teraz z perspektywy czasu uważam, że szkoda, że się zmarnował ten materiał. <laughs> e, ale nie wrzuciłem. I w pewnym momencie coś mnie stękało, dobra, mówię, albo zrobisz to, albo nadal będziesz w tym tkwić. I w tym momencie zrozumiałem, że jeżeli ja będę nagrywać niezależnie jak dużo, będę tworzył niezależnie jak dużo, a ja tego w końcu nie zrobię, nie popchnę, nie zaryzykuję, no to to się nic nie zmieni. I, i mam wrażenie, że to jest bardzo często też, jak rozmawiałem też z innymi osobami takimi, mhm. które właśnie działają, bo my też czasami sobie rozmawiamy tak między takimi osobami, to... Właśnie bardzo często jest to to, co, co ludzi blokuje, że nagrywam, nagrywam, ale boję się tego udostępnić. Zrób. A co w tym słabym, ale w W tym baniu jest, że to ocena innych, czy ocena przez Ciebie? Samego? Tak, jak najbardziej. Myślę, że i to, i to, i to, i to. Jest, jest oczywiście obawa, i to, i to. Natomiast jakby doszedłem do wniosku, że a co mi się stanie? Jakby, co może Dobra. się najgorszego stać? Mhm. No najwyżej ktoś mi powie, że y, ale ty śmiesznie gadasz, śmiesznie wyglądasz, o, co ty, co ty wyglądasz. I ogóle tak powiedzieli? Czy nie no po... nigdy nikt tak nie powiedział. No na, szczę na szczęście zaczęli już tak mówić, ja teraz już się cieszę, ja czekam już na tych tak zwanych hejterów, bo to oznacza, że idę w dobrym kierunku, jak zaczynałem się no z A A myśleć, nie hejterów podoba. niektórzy boimy, a to się nie ma co bać. Mów dalej, no? no. Trzeba się właśnie cieszyć z tego, więc e, jak najbardziej, momenty trudne były. Ja tak naprawdę, biorąc pod uwagę statystyki te przez pierwsze półtora roku to tam było bardzo mizernie. To, to było bardzo niewielkie Właśnie o to, też, o to też chcecie zapytać. Poczekajcie, bo poczekaj, bo mam kolejne pytanie, tak? Muszę sobie tylko e, przygotować. E, dobrze, mamy to pytanie było. O właśnie, jest pytanie takie. Ile osób oglądało cię na początku? Tak? Tak, tak, tak. Przy tej pracy takiej, co ty mówisz, że, że, że nagrywałeś, czy dawałeś merytorykę, ile było po roku, ile po dwóch, ile po trzech, a ile jest teraz? Czy to można jakoś zmierzyć, jak to się ma do tego jakby udostępniania materiałów, czy jakby to jest coraz to więcej pokazywania, to coraz to więcej lajków i oglądnień, czy to są wahania, jak to wygląda? To jest, u to jest bardzo dobre pytanie. Bo u nas, przepraszam, bo u nas jest, zobaczcie, na pewno ci, co działają w social mediach, to widzą to, że o kurde, jeden wyskoczył, jest oglądalność gigantyczna, drugi nie. Czasami patrzymy, myślimy, że to algorytm Facebooka, że coś tam. No ci, co działają w, w mediach społecznościowych, czy bardziej, czy mniej, to to też nas czasami tak irytuje, że jakby nie ma jakiegoś, jakiejś przyczyny i skutku. U ciebie jest, że to ciągle rośnie, czy? czy... Czy też tak bywa jak u nas, że jest różnie? Czy, czy... Dobrze mówię, czy nie? Dajcie trójkę na czacie. Czy, czy tak macie? Ci, co w, so w social mediach działają, to też mają taką sinusoidę, że głowa mała. Jak, jak to, Kasper, u Ciebie wyglądało? No to może zacznę od, od początku. Mhm. Zacznę od początku, jak to zaczynałem. Po pierwszych, bo sobie sprawdziłem dzisiaj statystyki specjalnie, po pierwszych trzech miesiącach mojego działania miałem okrągłe 250 osób, które mnie obserwowało. Po ilu? Po trzech miesiącach działania. Trzy miesiące. Z mhm. wię osób. Z czego? Czyli od zera, totalnego. Tak, totalnego zera, m. ale z czego tam jakieś 150 to byli moi znajomi, którzy po prostu Aha, mówię, no wejdźcie no, zróbcie 50, tam... no, no, no Czyli tam koło stówki było po prostu jakichś tam innych osób, które gdzieś tam powiedzmy, nawet może przypadkiem się e, Trochę się śmieje, oczywiście. E, no i to było pierwsze trzy miesiące, no więc generalnie no, nie było to jakoś. No, no nie było to dużo. A my miesiąc. chcemy czasami zobaczyć po trzech miesiącach już mieć jakiś rezultat się denerwujemy, że to nie idzie. Bo teraz, no, kurwa, po, ja po, po po roku mniej więcej działania trochę ponad roku miałem yy, niecały tysiąc po roku działania po roku działania codziennego, codziennego to, działania to, to, to cały zobaczcie czas codziennego zobaczcie jaka to jest działania. lekcja bo dla mnie to jest no, niesamowita lekcja jak my powinniśmy do tego też podejść z takim spokojem hello nie macie takiego wrażenia że narwani trochę jesteśmy i nie możemy się doczekać co było dalej no to była też kwestia tego, że ja po prostu cały czas żyłem pasją, więc mi nie zależało na tym, żeby były jak no, najlepsze. No właśnie. Czy miałem tak, potrzebę, właśnie. to było tak super, rośnie, ale fajnie. Chciałem, żeby było więcej, chciałem, żeby... Ale dobra, nie ma... Okej, okay, no to jeszcze, no to coś tam, no to dalej, no dobra, to mniej osób to też jest okej. Okay. I tak zaczęło, zaczęło iść i po kolejnym roku od tego tysiąca miałem już trzy tysiące. Więc to już tak coś tam zaczęło się... 200 więcej. No 200% więcej. No 300, trzy razy tyle. A, no tak. 200% no tak, więcej, 300%, no tak. 300, 300 tamtego. No i po kolejnym roku było jeszcze dwa razy więcej, było niecałe 6 tysięcy. W tym roku e, mhm. dobiłem do około, e, około 10, tak? O, więc, e, więc to faktycznie e, zaczęło, zaczęło rosnąć. Eee, więc eee, co było przyczyną tego ciężko jednoznacznie stwierdzić ale moim zdaniem po prostu systematyczna ciągła praca no właśnie Zbysiu mam prośbę Wanda Staszewska ma włączony mikrofon żeby nam nie przeszkadzała jakbyś mógł wyciszyć wielkie dzięki albo Wandziu jak słyszysz to wycisz mikrofon eee, czyli wracając konsekwentna praca każdego dnia czyni taką a nie inną ta, jakby można powiedzieć taki Wniosek, taka lekcja, taka, takie podsumowanie? Tak. tak, tak naprawdę cały czas ja, przez ten cały czas, bo też warto o to podkreślić, w normalnej sytuacji, gdyby nie to, jaka jest specyfika moja, to, to, to jest w ogóle bardzo trudna sytuacja. Kiedy ja mam co roku, przychodzi mi maj, kończy się maj i ja mam 20-30% spadku. Od razu, w ciągu ci, tygodnia. Tyle ci ludzi po... nie ogląda już. Jakby nie, klienta to już nie interesuje. Tak, tak I w jakby wypadku? Ja, ja, ja jestem tego świadomy, ale to jest sytuacja, w której ja buduję to przez dwa miesiące, na przykład, bo to jest tak, że tyle, ile ten te, te tysiąc osób, no to dwa, trzy miesiące mojej ciężkiej pracy, i nagle oni odchodzą w tydzień. nie? To jest moment, który jest ciężki. Zazwyczaj on w innych branżach nie występuje, tak? O, bo branże takie inne, które nie są sezonowe, nie mają takich problemów. Więc to też jest kolejna rzecz, że ja co roku żeby dobić do tego poziomu, ja, ja potem Musisz spadam jeszcze niżej. Tak? Mhm. Więc to, że ja miałem na przykład te 3000 w pewnym momencie w tym największym piku, to potem miałem znowu dwa, więc żeby dobić do pięciu, to ja musiałem zrobić 4000, prawie. No tak. Tak? Więc to były dodatkowe, jeszcze większe prace, no których to, też to, to nie, nie widać tak, tutaj w tym tak, momencie, tak, nie? bo no tam tak. jest jeszcze ten, ten dołek dodatkowy. Więc to wszystko było wywołane systematyczną pracą, w której cały czas. Nie było tak... Na... Sprzedaż była tylko dodatkiem. W pewnym momencie ja nawet m, bardzo długi czas tak naprawdę nawet nie chciałem sprzedawać. Dla Czyli mnie... nie mówiłeś, że masz kółka? Tak. Hmm. Dla mnie nawet to było... Ja bardzo długo się tej sprzedaży opierałem. Już w końcu się nauczyłem. Jestem z tego jak najbardziej zadowolony, że w końcu nauczyłem się, że to jest jak najbardziej okej. Okay. Ale nauczyli mnie, nauczyły mnie tego osoby, które mnie obserwują. Bo bardzo często hmm. potem... E, zrobiłem ostatnio taką ankietę i też tam ludzie mogli się anonimowo wypowiadać i dużo osób mi powiedziało robisz super robotę. Czemu ty nie mówisz o tych kursach kupiłbym wcześniej? I to mi otworzyło oczy. Czyli ale to was... był moment, mm -hmm. że ja oh. cały czas skupiałem się na pasji i to było to, co mnie prowadziło. To było to, że ja chciałem przekazać wiedzę. Ja nie miałem potrzeby zarabiać. Wiadomo, no, potrzeba zarabiania zawsze jest, ale to nie był cel. To była wypadkowa. Wszystko skupiało się na tej pasji, która powodowała to, że ja byłem konsekwentny. Konsekwentnie cały czas pracowałem. No bo tak naprawdę... Budziłeś w tych klientach potrzebę tak bardzo, że oni mówią, No to czemu nie mówisz, że masz? Tak, oni się już nie mogli doczekać kupić, ja to do, tak odbieram. Dosłownie no. tak, było. Mm -hmm. Ale to też dlatego, że ich nie zalewałem tym. Mm -hmm. Kup, 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 kup. Jeżeli ktoś cały czas mówi kup, 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 no to ty, no... No a czemu? A czemu jeżeli czemu ty, tak często, czemu, czemu, czemu tak nafalnie, czemu tak mocno? Siebie. Pokazujesz, że ty jesteś fajny. A potem od czasu do czasu powiesz, tu mam taką sytuację, mam, mam, mam tutaj taki produkt. Zobacz, tutaj on mi zadziałał w ten sposób i w ten sposób. Ale nie mówię super produkt, fajny, kup. Nigdy ja też na przykład u mnie, jak mówię o kursie, to mówię, jak on pomagał innym. Co on dawał. Ja nie mówię o tym, że... Te... Nawet pamiętam, kiedyś zrobiłem reklamę, nie powiem ci, że mój kurs jest najlepszy, idealny, on jest po prostu skuteczny, a to jest to, czego ty potrzebujesz, bo pomógł już innym. Nigdy nie cisnąłem w taką mocną sprzedaż i zawsze u mnie była merytoryka, ja dopiero wtedy sprzedaż. Mhm. No mega lekcja, to też widzę jak czasami wielu ludzi mocno, nie wiem, ciągle tylko pokazuje właśnie sam produkt i to kup, a nie, a nie siebie. No ja mam tu lekcji tyle, powiem Wam, że w czasie tej drogi też z nim tyle, tyle tematów, że tu pewnie by nam brakło czasu, ale lećmy dalej z pytaniami. Pewnie macie też swoje lekcje, do tego, do tego za chwilę wrócimy. Co u Ciebie lub według Ciebie jest największym błędem, który widzisz też, bo działasz już 4 lata intensywnie, no bo słuchajcie, praca codziennie, no to jest 365 dni w roku, razy 4 lata, to ile to jest dni, to jest kawał roboty, który tak. odwaliłeś każdego dnia. I teraz pytanie moje takie, jest największym problemem, czy błędem, który popełniają ludzie, którzy chcą coś dobrego zaproponować innym, chcą się czymś podzielić, czy to tak u nas produktem, czy biznesem, czy jakąś społecznością, czymś, czymś dobrym. W, taki, w takich kontaktach też na przykład, czy osobistych, czy mediach społecznościowych, co zaobserwowałeś przez te cztery lata? Widzisz coś takiego, co mogłoby też pomóc naszym tu dzisiaj widzom? Tak, no zdecydowanie chodzi o to, co, co już kilka razy wybrzmiało. Za każdym razem najważniejsze jest to, jaka jest ta intencja. Jaka jest ta, jaki jest ten cel. Jeżeli ktoś na celu ma to, żeby komuś pomóc, żeby komuś przekazać tą wiedzę, to to widać. To powoduje tą to konsekwencję. Bo tak naprawdę jedyną rzeczą, którą ja widzę, że jest bardzo dużo kont, które działa w podobnej... Widzę nowe konta, które zakładane są w podobnej, na podobnej zasadzie. No i tak naprawdę oni nie mają nic mniej albo więcej niż ja, żeby to zrobić. Mhm. Ale padają. To bardzo często tam nie ma tej pasji i nagle jest miesiąc, półtora i ps, leci. Nie mhm. ma. Nie ma, bo nie ma konsekwencji. Jakby była prawdziwa pasja, no to ona tę konsekwencje no codziennie. Dzisiaj wstaje, co by tu zrobić? To, a może to, a może nagram taki film, a może taki. Przecież bardzo często potem to się kończy tak, bo ja mam te zasięgi całkiem spore już w pewnych momentach. Ale przychodzą sytuacje, kiedy ja nagrałem film i ten film ma wyświetleń 200 wyświetleń. Przy moich zasięgach to są no, bardzo niewielkie wyświetlenia. No właśnie, bo to też miałem pytać, że, czy, to, e... czy to też jest sinusoida u ciebie, czy to jest wzrost? To jest oczy... straszna sinusoida. E... Nagrałem na przykład ostatnie 5 filmów. E... To też zależy na jaką platformę wrzucę, ale czasami jest tak, że po prostu wróciłem ostatnie pięć filmów i one miały bardzo mizerne zasięgi, na poziomie tam, nie wiem, tysiąca, dwóch czy trzech. To w moim przypadku są niewielkie zasięgi. I ja się nie przejmuję tym, że teraz co, dobra, zrobiłem to i, i to jest wyrzucone, całkowicie mm -hmm, moja praca, całkowicie wyrzucona w kosz. Nie, bo te tysiąc osób, które to zobaczyły, one dostały to, co ja chciałem przekazać. Nie ma znaczenia, czy to było 10 tysięcy, czy to było tysiąc. Chodzi o tą osobę. Za każdym razem, jak nagrywam, to nagrywam. Do ciebie. Mówię do ciebie. Chodzi o tą konkretną osobę. Statystyki statystykami, Czyli ale patrzę na wynik. Patrzę na drogę. Tak. Że cieszy mnie droga, cieszy mnie to, co robię, a nie I, wynik, i, nie rezultat. I patrzę z tej perspektywy, że moją pasją jest pomóc komuś. Nie, nie rzeszy ludzi, nie statystyce. Pomóc komuś. Więc jeżeli ja dotrę z tym do jednej osoby, której tej jednej osobie coś to pomoże. To super. sukces jest. Mm -hmm. Mm -hmm. Sukces jest. Sukces nie musi być super liczbą od razu, ale potem na skutek tego, że tego no jest właśnie. dużo, w pewnym momencie przyjdzie tak. Ja miałem akurat taki trochę y, bardziej turystyczny jakiś tam pamiętam kiedyś TikTok. Całkowicie bez żadnego jakiegoś takiego tego. Nagrywałem już, miałem tam nagranych z, co najmniej chyba z 50 TikToków i nagle jakiś, za przeproszeniem, użyję słowa z dupy, ale to jest to idealne po prostu określenie, wybił się na pół miliona wyświetleń. Też całkowicie całkowicie nie wiadomo jak. Ale dlaczego? Dlatego, że była systematyczna praca. W pewnym momencie po prostu to wyjdzie. Algorytmy działają tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy tak, czy tak, czy tak. Czy... Zresztą nie da się po prostu do tego nawiązać. Nie, nie, nie do końca ta merytoryka, nie do końca nawet ten jakby, no, co tu powiedzieć, Merytoryk... ten wygląd, to wszystko, tak. tylko ta systematyka powoduje, że nie, może algorytm też to wyłapuje, tak. wtedy w końcu coś wybije. To oczywiście jest istotne, ale to jest tak, jak, jak macie samochód i jak macie to, że jesteście systematyczni, to jest ten silnik, a to, że on tam ma takie lusterko, takie wnętrze i tak dalej, to są dodatki, które mogą troszeczkę poprawić, troszeczkę pogorszyć, ale generalnie siłą napędową całego tego procesu jest konsekwencja w działaniu, która wynika z tego, co że jesteście zaangażowani, mhm. bo chcecie to robić, bo macie cel. Bo macie pasję, mhm. niesamowite. No, i yy, powiem wam, i zobaczcie, jak słuchałem w czasie naszej drogi, jak można nie było nie, jak można było nie zaprosić go dzisiaj do tego spotkania. <laughs> Sami widzicie. Mam jeszcze kolejne pytanie. Teraz z perspektywy czasu tych Twoich czterech lat działania, jakby ktoś Cię zapytał o taką jedną radę, bo chciałby się yy, dzielić też jakimś dobrem, czy tak jak tutaj u nas, no, maj, mają ludzie tutaj też czym się podzielić. Czy to produkt, czy to swoja historia, czy yy, społeczność, i tak dalej. Yy, I chcą tą informację też przekazać dalej. Jaką taką jedną radę, by ci ta, zadał takie pytanie? Co według ciebie jest najważniejszym czynnikiem, który jest nieodzowny do odniesienia sukcesu? To co by to było? Co byś odpowiedział? No tutaj wybrzmiało to już. To jest ta konsekwencja, która wynika z tego, że jest coś, co was rozpala. Bo konsekwencja. Też e, ostatnio też jak rozmawialiśmy właśnie, przypomniało mi się, że tak naprawdę e, motywacja nie istnieje, tak, pamiętasz, e, mm -hmm, rozmawialiśmy mm -hmm, o tym, mm -hmm. e, to było z e, książki Atomowe Nawyki, motywacja nie istnieje, więc chodzi o to, żeby to było, ta motywacja wewnętrzna to jest właśnie ta wasza pasja, więc konsekwencja wynika z wewnętrznego rozpalenia, a nie z zewnętrznego dobra, droga, zrobię, to jest fajne, ale na dłuższą metę to nie działa, ja bym nie, nie był w stanie, nie pociągnie to. ja bym nie, nie był w tak stanie osiągnąć. tak długo... No trzymać z zewnętrzną jakąś motywacją, gdybym nie miał wewnętrznego tak, nie wewnętrznej tak. potrzeby. Więc wszystko, tak naprawdę, co ja widzę, że ktokolwiek ma potencjał, ale upada, jeśli chodzi o social media, bo o ja tym mówię w tym kontekście, to jest brak konsekwencji. A z czego on wynika? Z tego, że nie ma tego powodu, który by miał tą konsekwencję powodować. Konsekwencja no, powód. Ciężko jest zrobić konsekwencję samemu sobie silną wolą. No, szczerze nie znam. Ja osobiście nie znam, ale ja żyję krótko. Więc może ty znasz kogoś, kto potrafiłby mieć tak dużą, tak silną wolę, żeby konsekwentnie pracować nad czymś, czego, co go nie, nie, nie interesuje, nie, nie, ale także go tak, nie, że po prostu, a fajnie. No ja też bym ale takie... zrobił, to zrobił, zrobiłem bez tego, że mam taki żar w sobie. Tak, to się to. o to mi chodziło. Uh -huh, uh -huh. No niesamowite lekcje, co? Dajcie na czacie, bo to jeszcze mam kilka pytań, dajcie na czacie, nie wiem, piąteczkę, jeśli jesteście z nami, kto z Was już wziął jakąś wartość z tego, czy, czy to było coś, Porywającego was ważne, potrzebne. Ja. Zobacz Kacper. Zobacz, co tu się dzieje. Patrz. Dzięki wam za te komentarze. Dzięki za wcześniejsze też. No, no właśnie, tak czułem, że to tak będzie wyglądało, że to <laughs> nie będzie tuzinkowe spotkanie, bo nie tuzinkowy gość. Pomijam, że Kacper jest jakby no z krwi i, i, i kości też częścią mnie, tak? To to jest zupełnie inna bajka. Tu bardziej chodzi o ten przekaz i to też, dlatego to, że jest z innej branży, to też bardzo dobrze, ale pokazuje jakby te same, zobaczcie, mechanizmy, te same kierunki. To się w, u pewnych ludzi rodzi jakby samo i, i, i wychodzi później z kontekstu, że ktoś to gdzieś zapisał, że żeby ktoś coś od Ciebie kupił, to najpierw musi mieć zaufanie, żeby miał zaufanie, to musi Cię polubić, ale żeby Cię polubił, to musisz go poznać. No i jak go nie poznasz, zobaczcie, to się układają w jakieś 4-5 kroków i tak dalej, ale to się tak odbywa, tak? Jeszcze mam Kacper, przepraszam, takie, no można powiedzieć, ostatnie pytanie. Osiągnąłeś w tej dziedzinie na ten moment, bo nie można powiedzieć, że nie, ale dla mnie i myślę, że w tej społeczności, którą, którą jest, czyli. W docelowej twojej grupie 60 tysięcy, te 15 czy prawie już 17 teraz procent yy, dotarcia przez ciebie do tak, yy, no to jest ogromny rezultat, bo tak jakbyśmy my, patrząc z perspektywy naszych działań, ktoś dotarł do społeczności liczącej przy 30 milionach Polaków, powiedzmy 15 to byłoby dwa z haczykiem miliona ludzi. Miałby tyle oglądalności, powiedzmy, w naszej branży. No to jest gigantyczny więcej, rezultat. Więcej. No tak, 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 tak. To jest gigantyczny rezultat. To tak naprawdę. Już osiągnąłeś sukces. Czy masz jakąś, jakiś kierunek, co dalej? Tak, takie moje, masz jakieś plany, jakieś, jakieś ambicje dalej, czy, czy po prostu no teraz już dobra, osiągnąłem i dziękuję. Co, jest coś, co chcesz zrealizować? W tym momencie też tak, mówiąc już o takich statystykach, na Instagramie są tak naprawdę takiej większej skali, trzy takie konta, ja i dwa. I w tym momencie, biorąc pod uwagę to, jak, jaka jest liczba obserwujących, to jestem drugim największym w Polsce kątem. Jak zaczynałem, pamiętam, była dziewczyna, która miała dwa tysiące, i to była dla mnie wow. Po prostu ja patrzyłem na nią taki z dołu, taki malutki, mówię: wow, kiedy, jak? Po prostu prowadź mnie, jak chcę być taki jak ty. Dziewczyna utknęła gdzieś po drodze przez brak konsekwencji. Mogła być dużo, dużo dalej, a wyprzedziłem ją już czterokrotnie, tak? Nawet w pewnym momencie sobie ostatnio właśnie spojrzałem, mówię, a co tam u niej zginęła. Mhm. Ale to właśnie też spowodowało to, że ja mówię, no to co dalej? Co robię dalej? Gdzie idę dalej? I doszedłem do wniosku, że no, czemu mam się zatrzymywać? Moim celem jest to, żeby teraz jak najszybciej zrobić 20 tysięcy, czyli dwukrotność w tym mhm. roku. To jest, to jest cel na ten rok, żeby zrobić dwukrotność, żeby zwiększyć to też... Co nakręca do tego, że chcesz iść dalej do tej dwukrotności? No bo sukces masz no naprawdę bardzo, bardzo jakby wymowny. Ja też pamiętam, że długo miałem taki moment teraz przez te wakacje, żeby takie przearanżowania trochę całej tej sytuacji. Pamiętam, że bardzo dużo dało mi tym razem LDS, więc... Super, mega petarda była w ogóle mega petarda, bo to był taki pierwszy LDS, w którym byłem taki całkowicie zaangażowany. Bo były jeszcze te LDS-y przedpandemiczne, ale to było mm -hmm. dawno temu. E... Byłeś bardziej z dziećmi tam wtedy, a nie na saczki. Tak, ale ten, ten bardzo mi mm -hmm. też otworzył oczy, że tak naprawdę moim celem jest pomoc innym. I ja to czuję nadal. I ja chcę dotrzeć do jak największej liczby osób i jak najbardziej im pomagając. Bo jak ja potem patrzę na statystyki, że statystycznie matura z geografii jest dawana na 30%, to ja mówię. To jest nie tak. Zróbmy coś z tym. Zróbmy tak, żeby ta statystyka się, ta statystyka w wyniku mojego działania wzrosła nie wiem, o 5, o 10 punktów procentowych. I to jest ten cel, żeby pomagać innym, żeby dzięki temu działaniu ktoś mógł się dostać na swoje wymarzone studia, które planuje po prostu cała rodzina, po prostu stara się, żeby ten ktoś na to poszedł i mógł spełniać swoje marzenia i mieć takie życie, o jakim marzy, bo chce być, nie wiem, prawnikiem, lekarzem, kimkolwiek, no nie ma znaczenia, kimkolwiek chce być, ale to jest jego marzenie. I ja chcę mu pomóc spełniać to marzenie. I to jest to, co mnie prowadzi teraz. I ja chcę, no nie mam limitu, idę jak najdalej. Geografia geografią, z czasem chcę też jakby to rozszerzyć jeszcze dalej, po prostu zarażać pasją do samej geografii, do samej przyrody. Zobaczymy, co będzie z tego dalej, ale na pewno no nie stoimy w miejscu, nie ma co, no szkoda stać w miejscu. Super, no powiem Wam, że ja też mocno zarażony, dzięki, yy, mocno zarażony tym, tymi wycieczkami, tymi wyprawami, w zeszłym roku też to było przeżycie dla mnie gigantyczne generalnie gdzieś cały czas lubię i przyrodę i las i, i duże połacie jakieś takie terenu, myślę, że przez to też kupiliśmy dużo terenu teraz tu, w gdzie mieszkamy no i gdzieś tam może z genów to, nie wiem, zostało w nim, <laughs> nie mam pojęcia no, na pewno coś jest, co, co, co też mocno ujmuje i pokazuje takie taką perspektywę, kurde no zarąbiste rzeczy robi szacun za to, jak ktoś z was będzie potrzebował, myślę, że tam już spokojnie sobie znaleźliście na Instagramie albo gdzieś możecie do Kacpra napisać Albo tak, macie dzieci takie, to, które... To może być ciekawy case jeśli ktoś chciałby po prostu zobaczyć, jak wyglądała y, ta zmiana też, bo to uważam, no tak. że to jest bardzo dobry pomysł. To wystarczy wejść tam do mnie na ten Instagram, przeskrolować sobie na sam dół rolek i zobaczyć, jak wyglądała moja pierwsza rolka, która była, no men, omen nagrywana w Mikorzynie na Pomoście. O, proszę e, bardzo. Znaczy, to była druga rolka, ta, która poszła ostatecznie w końcu, to, jest, to ona była nagrywana w Mikorzynie na Pomoście. A jak wyglądają ostatnie? Chodzi mi tylko o to, jak zmieniła się. Ja też bardzo duży progres zrobiłem względem tego, jak wygląda sposób mojej pewności siebie. I on nie wynika z tego, że, nie wiem, przeszedłem jakieś superkursy, czy nagle jestem taką osobą. Ja po prostu się tego nauczyłem, w wyniku tej konsekwencji. No, trening, trening czy Trening, trening, trening. Mm -hmm. Więc to też może być ciekawe, żeby sobie spojrzeć, jak to się zmieniło. Nie ja mówię tam o kwestiach technicznych, bo to też wszystkiego się mm -hmm. można nauczyć, ale no, to tak, jest kwestia no, tak. tej konsekwencji, która do tego wynikała, tak? No powiem Wam, że dla mnie bardzo takim wymownym, taką lekcją z dzisiaj, którą mam całą tą sytuacją, która mnie zainspirowała do tego, żeby zaprosić na to spotkanie Kacpra tutaj, żeby powiedział, to zobaczcie, dokładnie to samo, co wszyscy liderzy, duże nazwiska w Duo Live czy w biznesie sieciowym mówią o tym samym. Nauczmy się konsekwencji, wytrwałości, pewnych umiejętności, które potrzeba zdobyć jakąś wiedzę, kompetencję, to jest jedno. Ale zobaczcie, bez tego prawdziwego powodu, prawdziwego, po co masz to robić, wywalają wszystkie trudności. I pewnie trudności też miałeś na drodze, bo pamiętam, i jakby co było wtedy takim motorem, że przetrwałeś, że, że jesteś dzisiaj tu, gdzie jesteś. No właśnie, to, to za każdym razem, bo oczywiście były sytuacje, w których ja mówię, dobra, tyle na to poświęcam czasu. Nic mi to nie przynosi. Ci ludzie nawet nie przechodzą nowi. No to, to po co ja mam to robić? Mhm. Ale potem tak sobie myślę, no. A po co to robiłeś wcześniej? No, bo chciałeś po prostu się tym no dzielić. No właśnie, no to co się zmieniło? A jak no to zacząłem się, sfikso sfiksowałem się na tych liczbach. Poholeruję mi te liczby. Skupię na ja tym, co robiłem. A i tu jest mega lekcja kolejna, gdzie ludzie też u nas tak, jak już patrzą na ten wynik, nie ma takiego rezultatu. bo dają sobie, daję sobie pół roku, daję sobie trzy miesiące. Jak nie będzie wyniku, to rzucam. Zobaczcie, jest tu naprawdę silny cel i powód, czy się targujemy o wynik? Bo dla mnie to jest mega lekcja. Oczywiście nie, trzeba sobie stawiać cele, bo to nie jest też tak. Ja co roku za każdym razem sobie stawiam, że w tym roku będzie taki, w tym roku będzie taki. No tak, ale jakby robisz to, bo jakby wyznacznikiem tego prawdziwego znaczy no, tego motoru napędowego jest ta pasja do tego, żeby to robić, że to czym się dzielisz, dobra, pieniądze to drugorzędna rzecz, i wtedy się jakby ja mam takie wrażenie, że przekracza się pewną granicę, gdzie świat już nie stawia przed tobą żadnych trudności, bo mówi, a z nim to nie warto, bo ja i tak przegram. On i tak przejdzie, bo nie ma trudności, której by nie pokonał, nic go nie złamie. O, ja to tak podchodzę do tego. Tak, ale mało tego, tak naprawdę teraz dużo z tych pieniędzy, które zarabiam, przeznaczam na podróże, na których nagrywam materiały dla moich osób, które są na Instagramie. Więc ja i tak to wszystko ciągnę w jedno. Mhm. Więc to Reinwestujesz tak... z powrotem. Tak, można by było tak powiedzieć, że ja tak naprawdę i tak oddaję z powrotem do tej społeczności, która, która się w ten sposób jakby zaangażowała. Więc to jest mega, mega. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczny temu wszystkiemu, że tak to ostatecznie się ułożyło. Wiem, że to jest też część po prostu mojej pracy, bo zawsze mogłem tyle razy się poddać, ale, ale jestem mega, naprawdę jestem mega szczęśliwy z tego, co przez te 4 lata zbudowałem po prostu. Hmm. Od zera zobaczcie, co może uczynić 4 lata. Tu u nas pracy konsekwentnej, gdzie my możemy zajść, gdzie zobaczcie, u nas też czasami ktoś przychodzi i odchodzi, czyli odpada z biznesu. U niego 20% odpada każdego roku, ja pierdził. No w tym roku było prawie 10 tysięcy, teraz jest 7,5 tysięcy no, no To, to, to jest taka statystyka która w tym momencie odpadła, no to nie? nawet więcej. 25 25%. No. I znowu budowanie od nowa można by było, że czasami jak u nas są takie osoby, mówią: No, i co, odeszliło mi trochę ludzi z biznesu, to, to co, ja mam teraz od nowa budować? No, no tak, nie ma innego wyjścia, ale konsekwencją zobaczcie i tym, że nie skupiamy się na tych liczbach, nie skupiamy się na tym takim konkretnym wyniku, tylko na tym, po co to robimy, jaki jest ten główny cel, taki z nas wypływający, ale trzeba go znaleźć. Jak go nie mamy, no to trzeba go znaleźć. To to jest takie kluczowe. Ja mam słuchajcie dzięki Kacper w ogóle. Dzięki, dzięki że się zgodziłeś. Które się obawiałeś? Widzisz, nie było tak źle. Społeczność jest super, tak jak sam widzisz. Kto słuchajcie chciałby? Mam taką na koniec informację i taką prośbę. Bo widzę, co piszecie. Tak, nie ma limitu. Idę jak? Idę jak najdalej. I nie napiszę. Żyję moją pasją. Jestem nią wielkie. Dzięki. No właśnie, dzięki za wasze komentarze. To moja ulubiona piosenka, 100 lat, 100 lat, czekajcie, dla naszego Kacperka, za lekcję nasz, naszego, pomij korzenie, żebyśmy rodzin co? Żeśmy rodziną są. O to, to nie do końca, kurczę, okej, okay, dobra, nie do końca znam to, to, o czym mówisz, Marek, tak? Ale ja mam taką prośbę, słuchajcie, bo na pewno każdy z was ma swoją jakąś lekcję, którą mógłby przełożyć na nasz biznes, to z tego, co Kacper mówi. Zobaczcie, zupełnie innej branży, pamiętam jak... Trochę chciałem Kacpra zarazić, żeby też biznes sieciowy robił, i pamiętam ten twój taki, no można powiedzieć, incydent. Trochę mówię, nie, to jednak nie czujesz tego tematu, może kiedyś i tak dalej poszedłeś, znalazłeś swoją drogę, jest OK. Czyli każdy musi znaleźć swój kierunek i nie ma sensu tu, nie wiem, robić na siłę pewnych rzeczy, ale jak tak patrzymy, zobaczcie, jak wiele z zupełnie innej branży przekłada się informacji, sposobów, techniki. Kompetencji, umiejętności, pasji, powodu z innej bajki do biznesu sieciowego. Nie macie jakby takiego momentu, aha, no dokładnie tak. To mam prośbę, kto na tyle jest gotowy, żeby podzielić się informacją tak na żywo i, i tym, co zabrał z dzisiaj najbardziej, nie tylko pisać, ale się włączyć, włączyć kamerkę i powiedzieć: wielka prośba. Bo myślę, że to też dla innych będzie inspiracją, co było takie, co może być to jako podsumowanie. To zapraszam do wypowiedzi. Łapkę rzućcie w górę albo włączcie mikrofon i podzielcie się, co zabraliście z dzisiaj. Czy co było dzisiaj? warto? Co najważniejszą lekcją jest? Ja zabrałam, tak. Codziennie należy robić małe coś, krok po kroku. Ludzie przede wszystkim patrzą na ciebie i kupują ciebie. Przekazujesz. I y, musisz się zastanowić, po co to robisz, po co? I to musi być prawdziwe. Musisz być sobą w tym, co robisz. Merytoryka, a potem sprzedasz. Ważna jest intencja. Musi być szczera, serce na dłoni. Wszyscy muszą widzieć. I wtedy kupują ciebie, nie? I konsekwencja, która rozpala. A ja mam takie pytanie, Kat do Ciebie mogę? Jasne. Słuchaj, bo prze, przebieżyłeś kawał y, y, polski i y, byłeś w różnych miejscach. Czy zdarzyły się jakieś takie sytuacje ekstremalne, które y, wryły ci się w pamięć, zapamiętałeś i y, y, jak z tego wyszedłeś? Jeśli chodzi o takie typowo podróżnicze, to no. chyba najbardziej ekstremalną sytuacją, jaką kiedykolwiek miałem, to akurat nie było w Polsce. To była akurat sytuacja, którą miałem na granicy węgiersko-serbskiej około dwóch lat temu, kiedy byłem z moimi przyjaciółmi na, na wyjeździe. To mieliśmy taką sytuację, że rozpaliliśmy sobie, znaczy nie grillę, taką kuchenkę turystyczną. Robiliśmy sobie w niej makaron, bo to była ostatnia noc przed powrotem w stronę Polski, bo mieliśmy taką dużą objazdówkę po krajach bałkańskich. Rozpaliliśmy, usiedliśmy na karimatach wokół, już nie mieliśmy kompletnie co jeść, ostatni makaron nam został, jakiś tam kawałek keczupu, po prostu co tam było to wrzuciliśmy Każdy miał taką resztki, resztki. dostał trochę tego makaronu, gdzieś tam trochę keczupu siedzieliśmy wokół tego właśnie tam na środku palącego się tej kuchenki I nagle widzimy, że od jednej strony zachodzi nas jakiś dwóch takich byków, a od drugiej strony zajeżdża samochód My patrzymy, wstajemy, nie, wiedzimy, nie, wie, nie wiemy, co się dzieje, nagle patrzymy, że ten samochód to chyba policyjny, bo na takich e, światłach. Wyskakuje z niego pięciu chłopaków w kamizelkach kuloodpornych, z pałami i idą w naszą stronę. A my o co chodzi, co się dzieje? I oni do nas rzucili tylko, Where are you from? Że, Skąd jesteśmy? A my, No, że z Polski! <noise> oni do nas zaczęli świecić lampkami, skonsternowani patrzą po sobie. Okazało się, że oni byli święcie przekonani, że my jesteśmy jakimiś nielegalnymi imigrantami z Syrii. Bo przy granicy z Węgrami oni na nas już z tymi pałami popatrzyli się na siebie, popatrzyli się na nas, nawet nikt nam dowodów ani paszportów nie sprawdził. Uśmiechnęli się, spakowali, pojechali, już nam nic kompletnie nie powiedzieli. I to była taka dosyć hardkorowa sytuacja, że mogliśmy z tego nie wyjść Ale gacie pełne. Ale gacie pełne. I ten cały czas makaron w ręku w menażce. Tak. No grubo. Grubo. Dzięki Elu, dzięki wielkie, że chcieliście się podzielić. Kto jeszcze zapraszamy serdecznie? Łapkę w górę i podzielcie się co z dzisiaj za lekcje, oprócz tych, które tych osób, które wypisały, chociaż możecie też się podzielić, łączyć kamerkę, mikrofon i przekazać informacje. Co zabieracie? Dawaj, pani Mirku, bo widzę łapkę w górze masz. Dawaj. Kasper, wielkie gratulacje. Znam cię od pięciu lat. Wiesz co, tak z podziwem słuchałem i takim zaangażowaniem o tym opowiadasz, że wiesz co, no naprawdę wielki szacun za to, co robisz. serducho jakie dajesz, to, co wkładasz. Ale wiesz co, ja bardzo mocno sobie dzisiaj uświadomiłem, że sukces opiera się na konkretnych filarach i Ty dzisiaj bardzo mocno w tej wypowiedzi je pokazałeś pokazałeś, że polega na konsekwencji, na pracowitości, na zaangażowaniu, żeby robić to coś, co po prostu lubimy, kochamy, bo wtedy płoniemy. Wiesz, naprawdę Ty dzisiaj wyglądasz tak, jak o tym opowiadasz, jak, wiesz co, jak ktoś, to cieszy się po prostu każdą sekundą tego projektu, czuje, że to jest Twoje dziecko, że rośniesz przy nim po prostu i naprawdę, wiesz, tak się mocno to udzielasz, po prostu czuć, że to jest Twoja pasja, że Ty tym płoniesz. To nic dziwnego, że zarażasz innych, że dajesz tą wartość, ale wiesz co, to jest najfajniejsze, że masz takie cele, żeby pomóc, żeby te, te, twój, ta Twoja praca, to Twoje zaangażowanie przełożyło się też na liczby takie, gdzie będą więcej ludzi będzie osiągało swoje sukcesy. Więcej ludzi po prostu zostanie zarażonych, więcej ludzi skorzysta. I to jest niesamowite, że wiesz co, nie patrzysz po prostu tu i teraz, ale patrzysz tak daleko i widzisz, co można zrobić, tak jak opowiadałeś o tej dziewczynie, która miała taki wow, sukces, a dzisiaj e, mówisz o niej, że została gdzieś w miejscu a Ty poszedłeś tak daleko, dlatego że po prostu rozwijasz się i rośniesz. Ja dokładnie pamiętam Twoje, twoje uśmiechy, Twoje reakcje z lds i widziałem Ciebie po prostu, jak z tego chłonąłeś i to jest cudowne, że możemy gdzieś my współpracować, możemy razem brać i to nieważne, czym się kto zajmuje, ale opieramy się na tych samych filarach i możemy się nawzajem się od siebie uczyć i dawać sobie wspólnie radość, uśmiech i tą energię, także wielkie dzięki, to z mojej strony naprawdę głęboki, i wielki podziw dla Ciebie. Dzięki wielkie. Zobaczcie, te same rzeczy, to co Mirek tu powiedziałeś, te same rzeczy nas zaprowadzą, nas zaniosą, bo mogą zanieść każdego, czy to stolarzem ktoś jest, czy mechanikiem samochodowym. Zobaczcie, jak ma pasję, żar do tego, co robi, to to jest zupełnie inna bajka. Dzięki. Dzięki Mirku, dokładnie tak. To u Ciebie też żar widać w przekazie, jak Ty idziesz dzielisz się z ludźmi i nic Cię nie zatrzyma. Tak ostatnie ostatnio mówiłeś na Zoomie, nawet jak zejdziesz już, tak, bo każdy z nas kiedyś zejdzie, to na nagrobku będzie kod QR, żeby rekrutować, no. <noise> dzielić się informacją z innymi, nawet po śmierci. <noise> Pasją tego, co tu i zarażać tym dobrem, które mamy w rękach. No, zwłaszcza to po historiach, które mamy na naszych Zoomach, wymownie to, to, to widać, jak niesamowite wartości mamy, czym no, mamy się czym podzielić z innymi. Tak, tak, tak tak, to wygląda. Dzięki wielkie, Mirku. Kto jeszcze z Was chciałby podzielić się łapkę w górę, zapraszam. Odwagi, śmiało, kochani, bo na pewno każdy z Was ma lekcję i nie ma się tu czego obawiać, tylko trzeba to, trzeba to z siebie wyrzucić. Dzięki tym wszystkim, oczywiście, którzy się wypowiedzieliście tutaj pisząc. Także to, za to też ogromnie, ogromnie dziękuję, bo to dla nas duża wartość. Czekamy na tych odważnych, którzy tę, tą, pokonają ten strach, to co Kasper nie. mówił. To jeśli mogę, sorry, nie podniosłam ręki, bo nie zdążyłam. Dawaj, ja. To był Oczywiście, że tak. E, słuchajcie, w ogóle bardzo dziękuję. Dla mnie ten Zoom i Twój gość specjalny, powiem szczerze, w pierwszej chwili południa się zastanawiałam, kim on będzie. A tu taka niespodzianka. Ogromne, ogromne gratulacje przede wszystkim, Kasper. No, miałam tą przyjemność poznać Cię też osobiście, także. No to naprawdę zaszczyt jesteś cudowną osobą i cudownym człowiekiem. Przyznam szczerze, że moja córka słuchała ze mną Zuma trzynastoletnia, i po prostu tylko widziałam co chwilę, jak tylko mówiła, mamo, widzisz, mamo widzisz, pasja w życiu jest ważna, bo ja ich też tego uczę, że ta pasja jest ważna i żeby się, no żeby wiadomo, żeby to rozwijali. Natomiast powiem szczerze, ona, no i szczęka, opadła z tego, jak też rozwinąłeś tą pasję. Twoja wytrwałość, pracowitość, jak usłyszała, że ty jesteś na dwóch kierunkach i to codziennych, do tego jeszcze Instagrama rozwijasz i lekcje i wiele, wiele innych rzeczy. Dla niej to było dla mnie takie wiecie, że no że właśnie, że otaczamy się tymi ludźmi i też są inspiracją nie tylko dla nas, gdzie tak naprawdę mógłbyś być moim synem, nie ma się co oszukiwać, ale też dla naszych dzieci. Jesteś dla mnie mega inspiracją, bo jak gdzieś się właśnie w międzyczasie zatrzymałam, jeśli chodzi o. No, gdzieś życie mnie po prostu też zatrzymało w ostatnim czasie, a właśnie tym, co powiedziałeś codziennie, po trochu i wytrwałość. Twój profil mi się pojawia na Instagramie. Zresztą mam go z polubionych. Natomiast no, te cztery lata pokazały, że właśnie tą wytrwałością, pasją, pracą. To chyba takie trzy, co mi dzisiaj bardzo mocno wybrzmiały rzeczy można zejść bardzo daleko. Ja ci życzę naprawdę sukcesów i spełnienia przede wszystkim marzeń. Rób to, co robisz. Inspirujesz myślę, że nie jedną osobę, nie tylko młodą. I naprawdę ja z dzisiejszego zduma wiele rzeczy jest takich, które sobie które bardzo mocno mi wybrzmiały w głowie. No i cóż, bo Tatusiowi gratuluję takiego syna. Dzięki wielkie. No dzięki. I... Dzięki. Duma mnie rozpiera, nie ukrywam. No i powiem ci, że też bardzo zwróciłam uwagę, jak właśnie powiedziałeś, że w książce Atomowe nawyki było to. No ja kocham też czytać książki, to jest dla mnie w ogóle młodzież, jak czyta młodzież, no bo jesteś młody i że wynosisz taką też ogromną wartość. I to co robisz, fajnie, bo się nie przekłada tylko i wyłącznie na Twoją dziedzinę, tylko idealnie się wpasowuje nie tylko w było, ale w absolutnie każdą dziedzinę, bo. My też prowadzimy ośrodek i w nim jest też między innymi ta pasja, dlatego powstała nazwa motopasja. I ja sobie też wiele rzeczy połączyłam, które chciałabym wprowadzić na profilu motopasji, których mi braku, brakuje, bo my zaczęliśmy, poszliśmy w rolki w jakieś tam fajne rzeczy, natomiast brakuje też takiej wiedzy, żeby na przykład, co oznacza to, czy co oznacza tamto. I to mi się pojawiło właśnie podczas tego twojego zooma, tych twoich wypowiedzi, także no. Dzięki ogromne. No super. Bardzo dziękuję, naprawdę. Ogromnie mi miło. To jeszcze Dzięki ja się Jasne, oczywiście, że tak. Zapraszamy Cię. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, Kasper. Bardzo miło Cię poznać. E, miło. Przede wszystkim biorę dla siebie to, że mm, może nie tak, już zaznaczyłam, bo dzisiaj miałam dosyć ciężki dzień, konsekwencja, z którą działasz, bo ja też tak jak Ewa przed chwilą się wypowiadała, miałam ostatnimi czasy troszeczkę bałaganu w życiu, w życiu w związku z przeprowadzką i trochę mi się nie podobało u mnie to, że no, trochę zaniedbałam po prostu też swoje obowiązki, nie umiałam się ogarnąć po prostu z tym wszystkim, żeby to miało ręce i nogi i żeby konsekwentnie mimo wszystko robić zgodnie z planem taki, jaki sobie założyłam. Także na pewno biorę do siebie to, żeby mimo wszystko, mimo tych wszystkich codziennych trudności, które ma każdy z nas, nie oszukujmy się, jednak zorganizować sobie ten czas tak, żeby po prostu robić swoje y, zgodnie z planem i nie zaniedbywać tego, bo to jest jednak przyszłość, i no, jeżeli nie dopilnujemy tego, co potrzeba, no to nic z tego nie będzie. Także wielkie dzięki i zaraz na pewno zaskroluję sobie swojego Instagrama. I sprawdzę, co tam stawia, bo szczerze powiedziawszy jeszcze nie widziałam, także dzięki Zapraszamy. serdecznie. Fajnie. Dzięki wielkie. Tak, dzięki. Jak macie dzieciaki też i macie być może takie, które niebawem będą miały maturę, warto skorzystać. Oczywiście, to nie chodzi o to, żeby komuś zmieniać kierunek nagle zdawania egzaminu maturalnego. Nie, nie geografię, bo to nie o to chodzi. Ale jeżeli ktoś jest i, i potrzebuje, albo znacie kogoś, kto będzie, czy ma dzieciaki i tam potrzebują. To na pewno tak, bo zresztą sami jak zobaczycie, to też, no, no ja widzę, ja się też do tego jakby zaraziłem na tyle, więc słuchaj, camper jest, siadamy, jedziemy. Gdzie jedziemy w tym roku, ja już mówiłem, tylko kiedy ustalaj, a kiedy możesz. Ja mogę zawsze dla ciebie. No i Bach, kolejna podróż, tak? Za chwilę będziemy jechać do Włoch, bo też mamy plany. Już tam też coś ustawia, co tam zobaczyć. Będzie jeszcze wiele takich naszych wspólnych wypraw, więc też obserwujcie. Może powstanie inny kanał jakiś tak, podróż ojca z synem, nie wiem. Śmieje się teraz coś wymyślimy i będziemy robić takie, takie rzeczy. No kto wie? No w każdym razie ja też podróżować razem z Anią bardzo lubimy i być może stąd się pojawiła ta sytuacja, że syn też lubi podróże. Dzięki ci Sandra za twoje lekcje. Kto jeszcze chce się podzielić? Ela, zapraszam. Skakuj. Bo ja, w ogóle, ja w ogóle słuchałam z otwartą buzią i nie, nie mogę się nadziwić, że tak że tyle energii w tym młodym człowieku i że on daje radę. No ale nic dziwnego, mając takich rodziców, to się wcale nie dziwię. I co, co ja tutaj sobie zapisałam i zaznaczyłam kolorowo, że za każdym razem, kiedy. Kacper nagrywa jakąś ronkę, to on ma tą intencję, że mówi do tej drugiej osoby, że mówi do ciebie po tamtej stronie, tak, że moją największą intencją jest pomoc, że chce ci pomóc, żeby, żeby ta osoba to odczuła, że on chce pomóc, żeby tą, tą energię i ten, to uczucie było, było widać w tym, co on mówi. No i oczywiście no, siłą napędową jest konsekwencja, no to już wiadomo od dawna, ale to no, ciężko o tym pamiętać, jak, jak się ma różne takie sprawy na głowie, mniej czy bardziej wesołe, ale, no, ale faktycznie jak rano się wstanie, żeby tak sobie konsekwentnie, dzisiaj zrobię to, 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 dwa małe kroczki i co dzień. Także Dokładnie gratuluję. Tak. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam posłuchać takiego młodego człowieka młodego. Dziękuję bardzo. Dzięki Elu. Dzięki wielkie. Dla mnie to też jest duma nie ukrywam i też ogromnie się cieszę z kilku rzeczy, że te nowości, które są te, te nowinki technologiczne, których my wcześniej urodzeni nie do końca znamy, bo za naszych czasów nie było, tak? Młodzież się dzisiaj w tym ogarnia tak. Ja mogę się nauczyć od niego. No to jest petarda. To jest petarda. Przyglądam się i moje relacje robię, patrząc co on robi, co on mówi do swoich, to ja robię z tego, wiecie, research, tak? I co zapamiętałem, to szybko włączam i robię dla was, pokazując co robimy. Cały czas się uczę, słuchajcie, i też jestem w siebie dumny, bo widzę, że mi to też coraz lepiej wychodzi, tak? Bo też się obserwuję, jak było wcześniej, jak jest teraz. I nie ukrywam, że to, to jest no, niesamowite tak się uczy całe życie. Dzięki wielkie, dzięki, synu, że jesteś. Dzięki, dzięki również. Jeszcze Irina z Mirkiem widzę też w podobnych y, okolicznościach przyrody jesteście. Witam kamperników! Cześć, witajcie, dobry wieczór. E, Kacper, wielkie, wielkie gratulacje. Ja naprawdę jestem pełen uznania i podziwu. 23 lata, e, tak jak Mirek Koweń powiedział, 5 lat się znamy i, i naprawdę z takim e, no. Otwartością, otwartością serducha e, patrzę po prostu, jak, jak, jak rośniesz i to, że jesteś inspiracją e, nie tylko dla swoich rówieśników, ale tak jak tutaj jesteśmy e, w dojrzalszym towarzystwie, to naprawdę ukłon, ukłon niski. Ja dla siebie zabieram z tego zoomu e, coś, co słyszałem już wielokrotnie, ale ty to tak po prostu prosto podałeś, że rób to, co kochasz. I e, wytrwaj w tym, co robisz. A sukces nadejdzie na pewno. Tak. No, panie, Myślę, że tu bez nic bez dodać, bez nic bez ująć. ująć. Można by tak podsumować. Tak, jednym, jednym takim zdaniem, tak, tak zamę do kupy zbierając, nie? Rób to, co kochasz, i wytrwaj w tym, co robisz, czyli szanuj swoje słowo. Bo jak podejmujesz się jakiegoś działania, to dajesz sobie słowo, że ty to zrobisz. Więc szanuj po prostu swoje, swoje mhm. słowo. Kacper. Wielkie rzeczy przed tobą tak czuję, gdybyś czegoś potrzebował. Zawsze. <gry> Norwegia też jest na planie. Pamiętam wasze zaproszenie do tego tematu, tylko nie zdążyliśmy teraz spokojnie. My tam obserwujemy, gdzie wy tam fruwacie. Ja pierdził. A młody jeszcze się nie pochwalił, jeszcze na Islandię chcę lecieć w tym roku. No, no Jest taki plan. Jest no. taki plan. Super, tylko obserwować wulkany i będzie wszystko dobrze. Jak najbardziej. No Słuchając Kaspra, jeżeli mogę moje parę słów dodać, poczuła moją bratnią duszę, bo ja kocham podróżować. Ja kocham odkrywać naszą cudowną planetę. Słuchajcie, żyjemy na takim pięknym po prostu miejscu w całym wszechświecie. Ona jest tak cudowna, tak unikatowa jest tyle pięknych miejsc po prostu zapierających dech w piersiach. I warto ją zwiedzać, warto tą pasją się dzielić, to właśnie, ty robisz, Kacper. Warto podróżować. Tutaj chcę powiązać dwie sprawy. Tą pasją zaszczepili ciebie rodzice, bo mogli tobie to dać. Bo stać ich było na to, żeby ciebie gdzieś zawieść. To też z tym się wiąże. Więc nasz projekt również jest od tego, że możemy stworzyć warunki, do takich cudownych podróży, jakich ty doświadczasz. To jest jedno. Drugie, że jesteś całym tym, co robisz. Ja widzę ten ogień w Twoich oczach i, i, i ja czuję go. Tak jak dzisiaj czuł mój mąż, bo ja co chwilę stój, muszę zrobić zdjęcie. Stój, zatrzymaj się, bo muszę zrobić zdjęcie, bo ja nie przeżyję, jak ja tego zdjęcia nie zrobię. Ja czuję, że ty tym żyjesz. I to od Ciebie zabieram. Że jesteś swoją pasją, żyjesz nią i podajesz dalej, dzielisz się, bo tak jak powiedziałaś, nie warto zatrzymać to tylko dla siebie, warto podać dalej. Wielkie dzięki za dzisiejszego zuba. A Norbercie, naprawdę szapoba nie zgadłam, kogo dzisiaj będziesz miał jako gościa specjalnego, bo dorobiliśmy no na zakłady. Naprawdę, gratulacje. To kto na zakładach stał? Co? Kto na zakładach stał? No piwo ja, dzisiaj jaska ja Jak jak jeszcze raz, bo ciemirku nie zrozumiałem? Ja tak, tak. Takiej ja słuchajcie. Amygratny. Rozmawiałem z nim po z tej drogi mówienie, to jest po... on już kiedyś chodził po głowie, ale teraz był taki moment, taki ja wiem, czy jestem gotowy. Ja mówię, jak to nie jesteś gotowy? Robisz takie rzeczy dla społeczności, podzielisz się tym, bo zaczął o tym mówić i to wszystko z niego tak płynęło. Ja żałowałem wtedy, że nie ma kamery, którą można by było włączyć, bo to byłoby słuchajcie, no coś, co ma odcinek taki, że no no... Klękajcie narody, tak to płynęło. No dzisiaj też, ale trochę nam na początku tremy było, teraz już nie ma, poszło wszystko. Jeżeli mogę. Jedno pytanie do Kaspra. Jeżeli mogę, jeżeli mamy na to przestrzeń. Odwiedziliśmy Świętego Mikołaja w Finlandii. Ja Kadsper, gdybyś mógł o coś Świętego Mikołaja poprosić, co by to było? Bo on spełnia każde życzenie. Super pytanie. Super pytanie. No to jeśli miałbym tak sobie już tutaj całkowicie wymarzyć, no to jest to, co jest chyba moim największym podróżniczym marzeniem, i to jest to, czego bym sobie zażyczył, czyli jest. Ja wiem, jestem świadomy tego, że póki co jest ono dosyć jeszcze. Same, samo mnie gdzieś przeraża, ale chcę tego. To jest odwiedzenie wszystkich krajów na świecie. I to jest to, czego bym sobie zażyczył, żebym dał mi taką możliwość odwiedzenia wszystkich krajów na świecie. To jest chyba takie życzenie. Coś pięknego wielkie. Dzięki. Grubo, Brawo. Nie ma limitu, Brawo. ale to to dzisiaj by brzmiało. Robercie, nie ma limitu. Super. Tak jest. Tak jest. Dzięki wielkie. Nie ma. Dzięki wielkie. Jeszcze Dzięki. widzę Elę z łapką i Krzysia, z łapką na, na koniec. Ja chciałem powiedzieć tylko jedno zdanie, bo miałem okazję Cię poznać ostatnio tak bliżej osobiście, co prawda nie było to długo, ale widziałem tą twoją pasję. Jak ty to robisz? Przecież już zachodziło słońce, prawie było ciemno, a ty jeszcze nakręcałeś, żeby to, tym się podzielić. Ale chciałem powiedzieć coś innego. E, co do mnie, co ja tak bardzo zabieram, oprócz tych rzeczy, to już było powiedziane, nie chcę się powtarzać. Ale że w pewnym momencie przestałeś robić statystykę, a zacząłeś robić to dla Ciebie, dla, czyli dla konkretnej osoby. I to tak do mnie przemówiło, że. Kiedy buduję ten biznes, bo ja jestem w Life w innym, to nie skupiać się na tym, co dużej ilości, tylko na jednej osobie, tu i teraz. I to dla mnie było niesamowite. Nie? Jeszcze jedna obserwacja. Obserwowałem Was trochę tak z boku i widziałem Waszą relację między tatą i synem. To jest pozazdrościć. Wiesz, takiej relacji naprawdę, to jest no, wspaniała prawie. relacja. Brawo. Cieszę się, że mogłem w tym Dzięki. uczestniczyć, chociaż przez chwilę. Dziękuję. Dzięki. My też dziękujemy za Waszą gościnę i za ten, nie ukrywam, wspólny czas, kiedy grzaliśmy tam na tą, na tą wydmę już późno. A ja mówię, może jedziemy jeszcze, może zdążymy. Słońce tam gdzieś wyszło, później zachodziło na chmurę, dobra. I naprawdę to był kawał, żeby iść. No więc tam się w relacji niektórzy, którzy nas obserwują, dopiero zobaczycie niebawem. Ja, jak to było, także szacun dla Was też, dzięki za gościnę, że mogliśmy u Was przycupnąć kamperem, mieć cudowny czas kolacji, cudowny czas śniadania, obiadu jeszcze wcześniej, takiego późnego i wspólnego tego kawałka wyprawy, no dzięki, dzięki wielkie. Mogę jeszcze na chwilkę? Oczywiście. Jest jedna rzecz w sumie tak na nawiązaniu na koniec, która mi najbardziej wybrzmiewa w głowie. Mianowicie zdanie cieszy mnie droga. I tak właśnie zaznaczając już na ten koniec, uważam, że chyba właśnie za często skupiamy się na tym, co jest tam na końcu, zapominając, jaką drogę przechodzimy po drodze. I nie cieszymy się tym, co mamy tu i teraz i co tworzymy. To tak już zupełności na, na koniec tego zooma, bo to powinno chyba zostać takim mottem dzisiejszego spotkania, bo faktycznie to jest droga. Super, no, naprawdę. Gratulacje, co Dokładnie tak. Bo zobaczcie, jak jest pasja, to u Kacpra też widać i u kogoś, u każdego, kto robi coś z pasją, z taką misją, to właśnie widać, że tam ten element zarobienia, to jest gdzieś tam, to on przyjdzie. To doktor mówi to nieraz. Ja ostatnio z takim hydraulikiem też rozmawiałem z nieruchomości. Ja mówię, to ile tam jestem winien? Dobra, dobra, to później. Tu najpierw musimy to załatwić. My musimy to zrobić, panu, bo to jest problem. No i czuć, z... i ja nie szukam nikogo innego tam. Absolutnie nikogo nie chcę. Bo, bo czuć, że ten człowiek jest prawdziwie zainteresowany rozwiązaniem wyzwania, które ja mam. Czy To, co powiedziałaś. I to, jak koncentrujemy się na drodze, na tym, po co to robimy i tym, po co my tu jesteśmy, bo to jest, ja myślę, takie odkrycie też w nas, jaka, jaką ja mam misję w tym życiu. Po co ja tu jestem, co ja tu mam do zrobienia. Nie? Do zobaczenia, do odkrycia, do doświadczenia. Dodania innym, co ja mam tu zostawić po sobie, po co ja tu jestem. No? Ja wiem, po co on jest. Dzisiaj to wybrzmiało. Dzięki, że jesteś. Dziękujemy Wam bardzo. Kończymy, bo byśmy się tu mogli rozkleić. Ogromnie się cieszymy, że byliście tak licznie, tak długo. Jak będzie nagranie, to udostępnimy na grupach. Dziękuję każdemu z Was za te wszystkie wasze wypowiedzi, czy wypisane, czy powie, wypowiedziane tak na, przed kamerą. Bo wiem, że nie wszyscy możecie, bo czasem dzieci usypiacie. A może już ki macie prawie, bo jutro piątej trzeba wstać. Niektórzy z was. Także dzięki, dzięki ogromne za wszystkie wasze komentarze, za to, że jesteście, odkryjcie pasję w tym biznesie, dla siebie. Taką połączoną, i wszystko stoi otworem. Jakieś. Ostatnie słowo na niedzielę, <noise> czy na koniec, Katzler, od ciebie? Żeby po prostu być sobą i żyć pasją. Niezależnie co, bo może się okazać, że tak naprawdę to, co tutaj działacie, może się okazać, że to nie jest jednak w wyniku tych procesów, nie jest wasze. To nie jest I to, to mhm. też ja bym tutaj przepraszam, wiem, że to będzie niebiznesowe, ale, ale nie to, upierajcie ale się. Jeżeli prawdziwe. nie jesteście do tego przekonani, nie próbujcie na siłę robić czegoś, czego nie jesteście przekonani. No właśnie. Tak, trzeba znaleźć swoją drogę. Dokładnie tak. No. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki za swój czas. Dziękuję mojemu gościowi specjalnemu, że znalazł chwilę na tą rozmowę późno już. <śm> <śm> Dzięki wam za udział. Wszystkiego dobrego, kochani. Dobrej nocy.